Katarzyna Bonda, Czerwony Pająk. Czwarta część tetralogii kryminalnej. Cztery żywioły Saszy Załuskiej. Wydawnictwo Muza S.A. czyta Agata Kulesza. Wszystko ma swój koniec. Według Empedoklesa zasadę bytu tworzą cztery korzenie rzeczy. Nazywany też żywiołami, elementami lub pierwiastkami powietrze, ziemia, ogień i woda. Elementy te są wieczne, bo to, co jest, nie powstaje, nie przemija i jest niezmienne. Z drugiej strony, zmienność istnieje, bo nie ma powstawania czegokolwiek, co jest śmiertelne, ani nie jest końcem niszcząca śmierć. Jest tylko mieszanie się i wymiana tego, co pomieszane. Nie ma złego, co nie wyjdzie ci bokiem. Po dobroci połamią ci kark. Marcin Sendecki, Lamety. Zastarzały gniew budzi strach, że się przegra, zanim otworzy się usta. Oznacza, że wewnątrz osiąga się temperaturę krytyczną, czy się to okazuje na zewnątrz, czy nie. Zastarzały gniew otacza murem milczenia I poczuciem kompletnej bezsilności Ale istnieje wyjście z tego zaklętego kręgu A jest nim przebaczenie Clarissa Pinkola Estes Biegnąca z wilkami Przekład Agnieszka Cioch Prolog Rok 2016 Mama? Sasza z trudem trzymała w dłoni telefon Cała się trzęsła gdzie jesteś, kotku? Uśmiechnęła się, choć po twarzy płynęły już łzy. U cioci! Cioci? powtórzyła Załuska świszczącym szeptem. Jakiej cioci? Zagranicznej. Jest tu jeszcze dwóch wujków, to znaczy nieprawdziwych, bo twojego brata nie ma, ale cię znają. Są dosyć mili. Po chwili dziewczynka zniżyła głos do szeptu. Tylko trochę dziwni. Chyba pracują na wojnie. Na wojnie? Mają pistolety i spodnie, takie z ukrytymi kieszeniami, w których mieszczą się scyzory, klatarka, półbochenka chleba, a do tego jeszcze butelka z benzyną, identyczne jak nosi wujek duch, kiedy chodzi na szkolenia policyjne. Szkoda, że go tu nie ma, byłoby pewnie wesoło. Zamilkła, a potem szybko, ledwie słyszalnie dodała Ten młodszy ma ochydną bliznę na uchu, jakby wpadł do ogniska. I nawet do jedzenia nie zdejmuje rękawiczek. Jedna jego ręka jest nieprawdziwa. Prawa? Upewniła się Sasza i głośno przełknęła ślinę. Odganiała złe myśli. Jej dziecka nie uprowadził pochłaniacz, bo z gangu obcinaczy palców socjopata i protegowany dziadka. Blizny na uchu dorobił się podczas tej samej akcji, w trakcie której Sasza zyskała swój wzór na plecach. Rękę ucięto mu w odwecie. Dopóki ojczyzna nie zafundowała mu nowoczesnej protezy lubił obnosić się ze swoim hakiem, który wykorzystywał do dręczenia ofiar. Nie wiem. Nie pamiętam, padło w odpowiedzi. Załuska za wszelką cenę starała się zachować spokój. Nie zdradzić przed córką, jak bardzo się o nią boi. Żeby mała nie wyczuła w jej głosie nawet cienia paniki. Nie wolno jej, nie teraz. Jak się czujesz, słonko? Nudzę się. Nie ma tu żadnych innych dzieci. Kiedy skończysz pracę? Już niedługo. Jak dadzą ci urlop? Domyśliła się dziewczynka. Wkrótce się zobaczymy, bądź dzielna. Kocham cię, córciu. Nikt tutaj nie robi dobrej pomidorowej. Zawsze pływają w niej jakieś zielone badyle. Nagle zapadła cisza. Jakby ktoś wyłączył głośnik lub wyjął kabel z gniazdka. Córeczko? Karolcia, Karo, słyszysz mnie? powtarzała do martwego aparatu Sasza. W końcu również umilkła. Nabrała powietrza, czekała na rozkazy, ale po drugiej stronie, jakby nie było nikogo. Połączenia jednak nie przerwano. Na wyświetlaczu widziała zmieniające się sekundy. Chcieli, żeby się bała, by przejęta grozą zgodziła się na każde warunki i Sasza była na to gotowa. Wokół przełyku zaciskała się jej pętla strachu, nie była w stanie wydobyć głosu. Czyżby zmarnowała okazję? To był już trzeci kontakt z porywaczami, pierwszy, kiedy pozwolili jej pomówić z małą. Tak długo na to czekała. Kręciło się jej w głowie z bezsilności, zaciskała dłonie w pięści, aż zbielały jej knykcie. Nie czuła bólu, choć paznokcie wbijała sobie niemal do krwi. — Mów, co ci przychodzi do głowy. Pamiętała ze szkoleń. Zdobądź jak najwięcej detali, odprysków danych, najdrobniejszych poszlak, zmuś ich do rozmowy, rzucaj groźby, kłam, blefuj, wyprowadź z równowagi, uspokajaj, byle nie odkładali słuchawki, mów. Nie mogła. Sytuacja ją przerosła. Emocje okazały się za silne. To nie taktyka przesłuchań całkiem obcej osoby. Uprowadzono jej jedyne dziecko. Wciąż jeszcze łudziła się, że córka jest w pobliżu. Nie chciała dopuścić do siebie myśli, że odciągnęli ją od telefonu siłą. Nie wiedziała, czy to zniesie, ile jeszcze zniesie. Była gotowa kraść, zabijać, byle zwrócili jej karo. Mówiła im to za każdym razem, kiedy się kontaktowali, i za każdym razem działo się to samo telefon, krótka rozmowa dotycząca obietnicy wykupu małej, a potem długie okresy milczenia. Dziś było jej wyjątkowo ciężko. Spróbowała wziąć się w garść, otarła łzy, wyprostowała się. Mam już wolne, przyjadę najszybciej, jak tylko zdołam, Karolina, słyszysz mnie? Wyrzucała z siebie słowa jak pociski, choć była prawie pewna, że dziewczynki nie ma już po drugiej stronie. Teraz do jej uszu dochodziły tylko trzaski i szmery. Jakby ktoś szybkim krokiem przemieszczał się z aparatem w podmuchach silnego wiatru. Kocham cię najmocniej na świecie. Pamiętaj, córeczko, kocham. Pobaw się teraz i daj mi ciocie albo wujka do telefonu. Na chwilę, która zdawała się wiecznością, wiatr ustał i Sasza znów wsłuchiwała się w monotonną ciszę. Nie myślisz racjonalnie. Stałaś się sentymentalna? Rozległ się damski głos. Niski, oleisty, uwodzicielsko słodki, jakby rozmówczyni całe życie, wylegiwała się nasze zlągu. Zawsze tak brzmiała. Na każdej akcji znajome tony wywiercały się Saszy do serca i haratały je na strzępy. Rozpoznała ten głos bez trudu. Sama szkoliła tę agentkę i wiedziała, że jest znacznie lepsza niż ktokolwiek by przypuszczał. Dlatego też przez lata trzymała ją blisko siebie. Oddana firmie, zdolna do wszystkiego, dla sprawy sprytna, osobiście napisała w raporcie, kiedy widziały się ostatni raz. Co gorsza, kobieta znała dokładnie życiorys Załuskiej. Jej wszystkie tajemnice i słabości. Teraz doskonale rozgrywała nimi tę partię. Sasza żałowała każdej sekundy przeznaczonej na naukę narowistej uczennicy, która lata temu zniknęła jej z pola widzenia, a teraz najwyraźniej grała w przeciwnej drużynie. Profilerka chciała krzyczeć, przeklinać, roztrzaskać telefon o ścianę, ale nie była w stanie zrobić nic. Jęknęła tylko bezgłośnie. Tymczasem do jej ucha wlewała się melasa. Podobno kiedyś szukałaś mnie, ale to ja znalazłam ciebie. Sasza wyczuła w jej głosie triumf, bezgraniczną satysfakcję. Wtedy tama wściekłości pękła. Gdzie ona jest? Ryknęła z rozpaczona. Oddajcie mi ją, co wam zrobiło niewinne dziecko. Zabierz mnie, zrobię co zechcesz. <grym>, nie wątpię, zaśmiała się kobieta. Tyle, że to już nieaktualne. Nie słuchasz. Jesteś niesubordynowana. Za bardzo uwierzyłaś w siebie, to jest system naczyń połączonych. Czas samotnych wojowników minął, a ty nigdy nie przyjmowałaś tego do wiadomości. Zlekceważyłaś nas, szkoda. Torby wyrzuciłam na obwodnicy w ustalonym miejscu, weszła jej w słowo Sasza. Była cała kwota co do złotówki. Pieniądze nieznaczone, nominały się zgadzały, nikt się nie zgłosił. Widziałam. Kobieta po drugiej stronie słuchawki westchnęła zrezygnowana. Czekałyśmy z Karoliną na Kieleckiej potem zwiedziłyśmy dokładnie cmentarz witomiński i już myślałam, że zakończę karierę nianiki, choć właściwie to polubiłam tę twoją małą. Jest dosyć rezolutna. W ciebie się chyba nie wdała. Namówiła mnie na nowe buty, bo zabraliśmy ją w kapciach. Pieniędzy nie chcecie? Przerwała jej łamiącym się głosem za łuska. Więc czego, powiedz mi, proszę, błagała. Słodycz zniknęła. Głos stężał. Policjant od ciebie zgubił się w osiedlowych uliczkach. Przyjechał po kwadransie, jak już było po wszystkim. Przypadek? Teraz ze słuchawki sączył się jad. Każde słowo bolało Saszę coraz bardziej. Nie powinnaś była informować swoich braci mundurowych. To nie było rozsądne. Zamiast córki miałabyś dziś do odbioru całkiem nowe Adidasy w rozmiarze trzydzieści Ostatnia groźba wypowiedziana była niskim, świdrującym tonem. To nie ja, naprawdę. Oni ja nic nikomu. Policja nic nie wie. Nie tłumacz się. Sasza zamarła. Czuła, jak ziemia usuwa się jej spod stóp. Na szczęście zmieniły się rozkazy. Przekonałam ich, że nie ryzykowałabyś życia jedynej córki. Zresztą to pewnie babcia. Ktoś ze znajomych został jej jeszcze w resorcie. Tak przy okazji Laura czuje się już dobrze? Wyglądała na przestraszoną, chyba nawet upadła. Jest po udarze, wyszeptała Sasza. Mocniej zacisnęła pięści. Paznokcie wbiły się w dłoń. Czuła piekący ból, który paradoksalnie dodawał jej sił, ale mówi i rozpoznacie. Kobieta po drugiej stronie zignorowała groźbę. Pieniądze się nie zgubiły? Znów zimna kpina w głosie i udawana słodycz, bo może jeszcze się przydadzą. Dokumenty to czasem lepsza inwestycja niż bilety NBP. Ludzie jak głupi skupują nieruchomości, tak między nami stosunkowo tanio wyceniono takie słodkie dziecko. Mów, czego chcecie. Małą się nie martw, jest bezpieczna. Do czasu. Nigdy ci nie ufałam, bardzo słusznie, odparła rozbawiona kobieta. Szkoda tylko, że to nieprawda. Nie mam tych papierów, to już wiemy. Ale mogę je zdobyć. Tylko dlatego jeszcze rozmawiamy. Wymienisz je na Karolinę? W głosie Saszy wybrzmiała prośba, a nie taki efekt chciała osiągnąć, więc dodała: Muszę tylko wiedzieć, czego potrzebujesz dokładnie i ile mam czasu. To nie wystarczy. Potrzebny będzie komplet TW calineczki. Za późno dziadek puścił to do obiegu. Ty nic nie wiesz? Zdziwiła się kobieta. Jak się uchowałaś w tej firmie? Wciąż wierzysz w bajki i czekasz na króla elfów? Dziadek odpalił się z broni służbowej. Kłamiesz, wyszeptała Załuska. Widziałam się z nim. Miał zupełnie inne plany. Dobrze wiesz, co trzymał w swoim archiwum. Trzy strzały w drugiej połowie meczu. Dlatego nie poszedł na okładki gazet. Warwara go znalazła w garażu. On nigdy by tego nie zrobił. Zrobił, nie zrobił, nie żyje. Zirytowała się kobieta. Czasy się zmieniły, stawka wzrosła. Twoją tarczę ochronną trafił szlak, i masz ogień przy dupie, bo dziecko nadal jest z nami, a ty się nie rozliczyłaś. Odsunęła się od słuchawki i krzyknęła karcącym głosem: Zapytałaś, czy możesz? No to przeproś. Ciocia nie lubi niegrzecznych bachorów. Milcz, kiedy dorośli rozmawiają. Co powiedziałam? Sasza usłyszała płacz córki. A potem tu pod stóp i trzaśnięcie drzwiami, gdyby mogła, zaatakowałaby kobietę po drugiej stronie telefonu czymkolwiek, co znalazłoby się teraz w zasięgu jej ręki. Zostaw ją, warknęła. Jeśli coś jej się stanie. Kobieta jedynie fuknęła i po rosyjsku zwróciła się do któregoś ze swoich towarzyszy. Zabierz ją i niech ludmiła weźmie to do prania, za karę młoda ma siedzieć w kajucie i żadnego komputera. Po chwili znów odezwała się do Saszy, była zimna. Wypluwała z siebie słowa jak automat. Jest rozkaz zdetonowania Wilmora. Teraz rozumiesz, dlaczego jesteś potrzebna? On nie istnieje krzyknęła Sasza. To postać stworzona przez dziadka. Mam szukać jakiegoś cienia? Sama wiesz najlepiej to szaleństwo. Jeśli zależy ci na córce, wypełnisz zadanie żywa lub martwa. Dobrze zrozumiałaś. Rozległy się krzyki. Saszy zdawało się, że słyszy rosyjski i angielski uderzono w gong, a potem połączenie zostało przerwane. Sasza jeszcze długo siedziała bez ruchu, wpatrując się w wyświetlacz telefonu. Sięgnęła po papierosa, zaciągnęła się, ale nie czuła smaku tytoniu. Nie czuła właściwie nic. Za oknem świeciło piękne słońce. Roześmiani ludzie spacerowali deptakiem, rozbrzmiewała wesoła muzyka. Jakaś para całowała się pod ogołoconym z liści kasztanowcem. Profilerka poczekała, aż minie fala gniewu i przyjdzie chłód, jaki zwykle ogarniał ją, kiedy pojawiały się złe wieści: jesteś spalona, zwolniona, umierasz. Właśnie tej sytuacji bała się latami. Ukrywała ten lęk pod maską chłodu i opanowania, aż wreszcie jest. Moment, w którym z przeszłości tak skomplikowanej, że nie pamięta się wszystkich adwersarzy, pojawia się jeden z nich który zapragnął wyrównać rachunki. Przecież wiedziała, że to się zdarzy. Po to wróciła z Anglii. W głowie kręciło się jej od domysłów Wilmor, Karolina, seryjny samobójca, dopadł dziadka, Tewu, Calineczka, duchy przeszłości. I tutaj się mylisz. Zawsze wszystko rozumiałam. Mruknęła już spokojniej za łuska żywa lub martwa? To się okaże. Rozprostowała dłoń i zlizała kropelkę krwi, zapięła suwak kurtki pod samą szyję, jakby zakładała zbroję i przymknęła oczy. Koniec pościgu. Ulga. Od dawna nie myślała tak trzeźwo i nie była tak zdecydowana. Nie ten wygrywa wojny, kto jest silny, lecz ten, kto umie czekać. Zaginiona dziewczyna, rok dwutysięczny Deszcz zacinał prosto w twarz, kiedy Ludwik Kot wczołgał się wreszcie na pokład. Powinien rozpocząć wachtę dziesięć minut temu, ale nikt raczej nie przejął się jego spóźnieniem. Bujało przeokrutnie, żołądek znów podszedł mu do gardła. Kot z trudem trzymał się w pionie, wyciągnął drżącą dłoń i już wymacał hak, żeby przypiąć karabinek zabezpieczający, ale stracił równowagę i padł jak długi we wzorowo sklarowane liny. Głową uderzył o burtę. O, doktorek wylazł z wyra. Dobiegł go tłumiony śmiech. Wszyscy członkowie załogi stałej mieli na sobie czerwone sztormiaki służbowe i bez problemu utrzymywali się w pionie. Cholerni zawodowcy. Wyżelowana wagina dentata w rurkach. Tu ci się nie przydadzą, rozpoznał głos starszego bosmana. Marek Kryński zwany kretem, jako dzieciak nic praktycznie nie widział bez szkieł grubych jak denka od butelek. Przed laty mieszkali z Ludwikiem w jednej klatce na chyloni. Matka kota przygarniała młodego Kryńskiego, kiedy pijany ojciec skakał do niego z łapami. Opatrywała stłuczenia, Kret regularnie nocował u nich na sofie w przedpokoju, rano jadł jajecznicę i ryczał jak bubr, prosząc Boga o niepowrót z morza ojca rybaka. Ojciec umarł dopiero dekadę później. Nie zabrało go morze. Przez pomyłkę wypił w gdyńskim Pekinie flaszkę metanolu. A Kret, odkąd poddał się operacji oczu i wyrzucił okulary, chyba za nadto uwierzył w siebie. W tym czasie Ludwik skutecznie o nim zapomniał. Skończył medycynę, dostał się na praktykę w miejskim szpitalu w Gdyni i zaręczył z ambitną Kasią, stomatologiem z dodatkową specjalizacją z medycyny estetycznej. To za jej sprawą znalazł się na darze młodzieży. Kasia wymarzyła sobie, aby w podróż przed ślubną popłynąć na żaglowcu do antwerpii. Nazywała go górnolotnie morskim ambasadorem Polski. Opowiadała o spektakularnych rejsach po wszystkich oceanach świata, o tysiącach studentów Akademii Morskiej w Gdyni, którzy szkolili się na nim od 1982 roku. Roztaczała wizję, będą z Ludwikiem samodzielnie klarować żagle, wchodzić na reje Bombrama, stać za sterem na psiej wachcie i śpiewać w mesie szanty. Ludwik był pewien, że tą podróżą Kasia chce zaimponować ojcu, pułkownikowi Bronisławowi Zawiszy, a przede wszystkim udowodnić, że jej narzeczony nie jest mięczakiem. Ludwik tymczasem, choć rodowity gdynianin, całe życie unikał statków, marynarzy i rybaków. Teraz jednak, czy to z miłości do ukochanej, czy po to, by przed samym sobą nie wyjść na tchórza, zdecydował się wyłożyć na tę wspólną przygodę po cztery tysiące od głowy i płynąć wraz z dzieciakami jako załogant. Niestety, Kasia nie dotarła do portu. Wysłała za to rozkosznego sms -a. mam konferencję w Monako. To dla mnie szansa. Widzimy się po powrocie. Bądź zuchem. Lu. tak żałuję, tęsknię, kocham, Hashtag Ahoj. Pół godziny później przyszedł mail, buźka z serduszkiem i jej roześmiane zdjęcie na tle półki z nowymi preparatami do ostrzykiwania zmarszczek. Kasia była w kusym kitelku, obejmował ją jakiś grubas. Na plakietce miał napisane Sirko V. Morales, udając, że musi załatwić niecierpiącą zwłoki sprawę służbową. Ludwik dorwał się do komputera kapitana i wyszukał w sieci dosię doktora. Dowiedział się, że Morales jest gwiazdą włoskiego programu telewizyjnego Idealne Ciało. Więc to tak wygląda twoja szansa, pomyślał z przekąsem, po czym stracił zasięg. Podniósł głowę. Wstyd palił go aż po czubki uszu. Płowe włosy opadały mokrymi stronkami na twarz. Gęsta słona ciecz, rozpylana przez porywisty wiatr, mieniła się w promykach słońca i zaburzała widoczność. Ludwikowi kręciło się w głowie, przed oczyma latały mu mroczki. Z niepokojem wpatrywał się w główki portu. Gdańsk wyłaniał się z białej bryzy bajkowej i monumentalnej jak na filmie fantazy, a on myślał tylko o jednym: stanąć na twardym gruncie, uciec stąd jak najszybciej. Niech Kaśka sama spełnia żeglarskie marzenia. Drobinki soli drażniły policzki, choć i tak były miłą odmianą po smrodzie panującym pod pokładem, gdzie spędził ostatnią wachtę, sprzątając cudze wymiociny. Ludwik pierwszy raz płynął po Bałtyku. Wiedział, że to może płytkie, z krótką falą, a więc buja z większą częstotliwością. Zawsze sądził, że ma zaburzenia błędnika, bo nigdy nie wymiotował na łódce. Na morzu okazało się, że jest wręcz przeciwnie. Za to męska duma cierpiała w zderzeniu z prymitywnymi drwinami i serią upokorzeń. Uderzono w gąk. Na pokładzie zaroiło się od marynarzy. Minęli gorządkiem studenci Akademii Morskiej w szkolnych sztormiakach, którzy dziarsko ruszyli do zrzucania żagli. Fregata za pół godziny miała wejść do Gdyńskiego Portu, by zabrać delegację z NATO i ruszyć na szerokie morze do Ojczyzny Diamentów. Poza Ludwikiem wszyscy byli tą perspektywą zachwyceni. Przygotować się do brasowania, ryknął pierwszy oficer. Wzięli brasy, brasujemy na trawers. Let go, gejtawy i gordingi. Wzięli szoty, nareje, klar na portowo. Przygotować cumy, springi. Po chwili dar młodzieży przypominał już sopocki deptak w sezonie. Przy sterze Ludwik zauważył kobietę z kucykiem. Metr pięćdziesiąt wzrostu, perkaty nos, wąskie, zaciśnięte usta. Twarz ogorzała od wiatru, piegi rozlane jak archipelagi na starej mapie piratów. Wcześniej nosiła na głowie bejsbolówkę, jej daszek przesłaniał stalowe oczy kobiety. Teraz Ludwik widział, że biją z nich siła i pewność, jakich nigdy nie czuł w sobie. Słynna Ewa Rodriguez, potomkini ostatniego pirata XX wieku i pierwsza kobieta kapitan polskiej marynarki wojennej, szeptano o niej. Ponoć postawiła się z wierzchnikom, kiedy nie dostała awansu, zagroziła odejściem Maja ze Stali. Ludwik spojrzał na tę drobną żeglarkę i poczuł respekt. Jakimś cudem zdołał powstrzymać torsję, stanął niemal na baczność. Postanowił, że wytrwa, nie zachowa się jak tchórz, nie ucieknie. Kaśka i jego przyszły teść nie będą się z niego nabijali przez najbliższe lata. Kret na stanowisko, nie opierdalaj się powiedziała łagodnie kobieta i spojrzała wymownie na Ludwika. Tak jest, kapitanie! Odparł karnie kret i już go nie było. Ludwik Kot podziękował jej wzrokiem. Zdawało mu się, że uniosła końcik ust w uśmiechu, ale to była tylko chwila. Przej, mister, doktorze, trzymaj kurs! Rozkazała i ruszyła na dziób. Suka się panoszy! Skomentował któryś z kompanów kreta, gdy tylko się oddaliła. Baba złajby może lżej. Nie pomoże piękna łódka, gdy za ster posadzisz fiutka, dodał inny. Ludwik położył dłonie na kolesterowym, obejrzał się dyskretnie. Postarał się zapamiętać twarze mężczyzn złożeczących pani kapitan. Znał poglądy takich jak oni. Obcował z nimi od dziecka, ojciec wciąż powtarzał: Dowódca płci żeńskiej kala honor marynarza. Z tym większym zainteresowaniem przyglądał się filigranowej blondynce, jak wydaje rozkazy, podejmuje decyzje, płynnie przechodzi z angielskiego na hiszpański, bo jak się okazało, załoga była wielonarodowa. Mimo narastającej ulewy udało im się sprawnie podejść do kei. Ludwik stał przy sterze do końca, do ostatniej cumy. Kiedy pół godziny później zszedł do swojej kajuty, by zadzwonić do Kaśki, czuł się jak młody Bóg. Odebrał wiadomości, kolejne targowe wygibasy z dzióbkami i emotikonami. Zdecydował, że najlepszą karą dla wiarołomnej narzeczonej będzie jego milczenie. Położył się na koi i zamknął oczy. Odprężył się. Sam nie wiedział, kiedy zapadł w sen. Obudził go hałas, gong i syrena alarmowa. Zerwał się z poczuciem winy i wyjrzał na pokład. Załoga karnie stała w rzędzie i wpatrywała się w toń. Przez chwilę Ludwik słyszał tylko krzyki mew. Zbliżył się i tak jak pozostali wychylił się za burtę. Tam stała! Pryszczaty student wciąż w szelkach zabezpieczających wskazywał policjantowi w mundurze dziób statku. Wtedy widziałem panią kapitan ostatni raz. Jej rzeczy zniknęły. Usłyszał szepty pozostałych. Nie ma jej worka, taki zielony, wojskowy klasyk. Mocno sponiewierany. Może zeszła na ląd? Przecież nie wypadła. Kiedy? Są nurkowie? Mężczyzna w marynarce ze skórzaną aktówką pod pachą zwrócił się do mundurowych. Przeszukać akwen. Bez odwołania. To prokurator. Do Ludwika podszedł kret. Wcięło ją. Dodał z satysfakcją i wyszczerzył zęby w uśmiechu, jakby faktycznie miał co prezentować. Doktor z trudem powstrzymał się, by nie zaoferować mu wizyty u przyszłej żony. Nie wypłyniemy przed jutrem. Twoja pani rycerz luz zniknęła między Gdańskiem a Gdynią. Zapadła się pod ziemię. Co za wstyd przed delegacją NATO i kto cię teraz obroni? Ludwik już nie słuchał. Skołowany wpatrywał się w horyzont, nasłuchiwał rozpaczliwych plotek, a potem biegiem ruszył do swojej kajuty. W jednej chwili zmienił zdanie, jednak zadzwoni do kaśki. Pochylił się, by wyciągnąć walizkę, w której był telefon. Spotkoi. Wysunął się zielony worek, faktycznie mocno obszarpany. Widać od razu, że nie należał do niedzielnego żeglarza. Kot zamarł. Były to niewątpliwie rzeczy pani kapitan. Pierwsze, co przyszło mu do głowy, to, że kret je podrzucił. Pewnie zawiera kradziony towar, może narkotyki. Prawie cała rodzina Ludwika mieszkała na zegarkowie. Wiedział, że ludzie morza szmuglują wszystko i wszędzie. Czyżby z powodu wizyty policji na statku chcieli go w coś wrobić? Jedyny turysta na łajbie byłby idealnym kozłem ofiarnym. Obejrzał się strachliwie na drzwi. Nie miały nawet lichej zasówki. Zablokował je kamizelką ratunkową i bosakiem, a potem rozsupłał węzły. Jednym ruchem wyrzucił zawartość worka na sąsiednią koję. Nie było tego wiele: kilka t-shirtów, dres, sterta bawełnianych majtek z odprutymi gumkami, co dziwne różnych rozmiarów. Zawiniątko w reklamówce. Ludwik drżącymi dłońmi rozpakowywał pakiet. Oczyma wyobraźni widział już biały proszek albo kryształy, lecz ze zdziwieniem stwierdził, że to tylko erotyk dla kobiet obwiązany flanelową piżamą. Przewertował. Jako zakładki kapitan używała rysunku wykonanego dziecięcą ręką. Dwie kobiety, trzymające się za rękę, wpatrują się ze skarpy w morze. Na łódce siedzi pies albo wilk. Z wywalonym jęzorem wpatruje się w dwóch mężczyzn w wodzie, wyglądają jakby toneli. Autorką rysunku ewidentnie była dziewczynka. Dziwne, pomyślał. Odwrócił kartkę. Nie było podpisu, tylko coś jakby fragment pieczątki z logotypem i numerem seryjnym, wykonanej czerwonym tuszem. Domyślił się, że to papier listowy jakiejś organizacji. Dalej pęk kluczy na zwykłym kółku, stara Nokia oraz nowiutka portmonetka, a w niej monety euro i trochę funtów brytyjskich w banknotach. Poza tym dokumenty w laminacie, paszport, legitymacje, pieczątka z wizerunkiem pająka umazana czerwonym tuszem oraz łańcuszek z połową serduszka. Wyjął pieczęć, przyjrzał się jej. A potem jeszcze raz podniósł do oczu rysunek dziecka. Porównał odbitkę na kartce i kawałek drewna z gumką. Były identyczne. Tuż się rozmazał, ale można było dopatrzyć się kształtów odnóży pająka. Szukał dalej. Kremy Maść na komary, dwie identyczne czapki z napisem Ewa, jedna bardzo zniszczona, druga nowa, spray przeciwgrzybiczny, prezerwatywy, lubrykant z aloesem i czerwona jedwabna sukienka. To było wszystko. Obawiał się, że ktoś zastuka do drzwi, ale panowała absolutna cisza. Spakował dobytek do worka, zasupłał go, z trudem odtwarzając węzły żeglarskie i wsunął pod niedoszłą koje Kaśki, po czym wyjął swoją walizę. Zamykał ją, kiedy pod łóżkiem dostrzegł drewnianą pieczątkę i telefon. Musiał je przeoczyć przy pakowaniu. Nie miał czasu znów rozwiązywać węzłów, więc schował przedmioty do kieszeni z postanowieniem, że wyrzuci je do ulicznego kosza na śmieci zaraz po zejściu na ląd. Odsunął prowizoryczną blokadę, obejrzał się na kajutę ostatni raz. Wyciągnął worek i zarzucił go sobie na plecy. Mesa była pusta. Znalazł pojemnik na śmieci i bez wahania ukrył w nim bagaż chwackiej pani kapitan. Kiedy chwilę później, odprowadzany szyderczym spojrzeniem Kreta, schodził z pokładu, taszcząc swoją walizę po trapie, zaczepił go jeden z mundurowych. Byłem już przesłuchiwany, oświadczył bardzo uprzejmie. Zdołał się nawet uśmiechnąć. Sam był zdziwiony, jak kłamstwo gładko przeszło mu przez gardło. Wskazał prokuratora stojącego na dziobie żaglowca. Policjant przyjrzał mu się badawczo. Pan nie wraca? Rozmyśliłem się. Odparł szczerze Ludwik, po czym wręczył policjantowi wizytówkę z firmowymi danymi szpitala. Nie widziałem nic podejrzanego, ale jeśli będzie trzeba, jestem do państwa dyspozycji, zapewnił. Kiedy był już na lądzie, odetchnął z ulgą. Ojciec miał rację mówiąc, że syn nigdy nie będzie żeglarzem. Mylił się natomiast kiedy starając się go upokorzyć, twierdził, że Ludwik boi się wody, trudnych warunków zimna. Jego syn okazał się jednym z lepszych nurków amatorów w województwie. Na łajbie wytrzymywał z trudem, pod wodą natomiast czuł się doskonale. Powziął postanowienie, że nigdy już nie zrobi niczego wbrew sobie. Reszta była jedynie konsekwencją tej decyzji. Tak, zrywa z wiarołomną kaśką. Uśmiechnął się do siebie i. Doznał ulgi, może i jest szczurem lądowym, ale on sam wie najlepiej, co czyni go mężczyzną. Przed odejściem przyjrzał się ostatni raz trzymasztowej fregacie. Dopiero stojąc twardo na ziemi, dostrzegał jej absolutne piękno. Meduza, rok 2016. Ponton czekał w umówionym miejscu. Nocą nie był widoczny w tych zaroślach, ale kiedy wzejdzie słońce, z pewnością wzbudzi zainteresowanie jakiegoś służbisty. Krzysztof Zawisza wiedział, że choć teren jest ogólnie dostępny dla cywili, wojsko obserwuje tutaj każdy kąt. Nie było łatwo sprawić, by dzisiejszego poranka oślepło. Tań o tym bardziej nie. Ale odczek o masie dawnych przyjaciół z WSI. Zresztą nie o pieniądze chodziło, ani też wcale nie o przygodę. W życiu zawiszy działo się ostatnio zbyt wiele: nieustanny natłok myśli, moc zadań, długotrwały stres i potężna odpowiedzialność za podjęte decyzje, które rzutowały na życie setek ludzi. Dziś wieczorem znów leciał do Warszawy. Czekała go trudna przeprawa. Wynajęto go, by zaprowadził porządek w koncernie farmaceutycznym. Miał zwolnić czterech dyrektorów, w tym CEO, i zrestrukturyzować firmy administracyjnie, zanim zamknął czwarty kwartał podatkowy. Wiedział, że to słuszna decyzja. Zdawał sobie też sprawę, że to na nim człowieku do wynajęcia, a nie na zarządzie skrupi się cała nienawiść wyeliminowanych z gry grysów. Będą gryźć, szarpać się i podważać jego kompetencje. Mogą posunąć się do nieczystej gry, a faktury za swoje usługi wciąż jeszcze nie wystawił. Proces reorganizacji spółki trwa już czwarty miesiąc. Do tego wszystkiego presja teściów i żony, by w końcu się rozmnożyć, nie pozwalała na złapanie dystansu. Wizyty u ginekologów, zabawa w in vitro i wciąż niewypełnione kwity z ośrodków adopcyjnych, korowód pań psycholog i konsultantów lustrujących każdy zakątek ich domu. Coraz częściej kłócił się z żoną. Jeszcze chwila a przestaną ze sobą rozmawiać. O sypianiu w jednym łóżku w ogóle nie będzie mowy. Teść, który bada najmniejszy rachunek, nicuje każde wypowiedziane słowo, przewiduje najdrobniejszy ruch. Krzysztof potrzebował ciszy. Kasia miała swoją jogę, on choć na chwilę chciał zająć głowę jednym jedynym zadaniem troską o własne bezpieczeństwo pod wodą. Tylko w ten sposób potrafił się zrelaksować. Zmierzył wzrokiem po niemiecką torpedownię na Babich Dołach i próbował wzbudzić w sobie emocje, które towarzyszyły mu zawsze, kiedy w sieci oglądał zdjęcia budowli. Ale po ekscytacji, którą od miesiąca dzielili z Horacym, a z której naśmiewały się ich żony, gdy w najdrobniejszych szczegółach planowali ten wypad, nie został nawet ślad. Wszystko zniweczył wczorajszy telefon od przyjaciela. — Dzidzia gorączkuje, nie zostawię mi si samej sorki, Chris — Usłyszał i już wiedział, że nie wolno mu powiedzieć nawet jednego słowa. To naturalna kolej rzeczy: Rodzina, odpowiedzialność, zmiana priorytetów. Oni z Kasią wciąż mieli to jeszcze przed sobą. Tak naprawdę czuł jednak ogromny zawód i złość. Tyle starań, po nic. Samotne nurkowanie to żadna frajda, a ponadto od pierwszego szkolenia, które odbył osiem lat temu. Instruktorzy powtarzali mu, że podstawą jest asekuracja i tylko doświadczony płetwonurek może decydować się na pływanie w pojedynkę. Ale nie miał wejścia, odizolować się, włączyć tryb samolotowy. Tylko to pomoże mu zachować higienę psychiczną. Mroczne pozostałości po niemieckiej budowli nie sprawiały o tej porze wrażenia tak imponujących jak za dnia na zdjęciach z drona. Pamiętał jednak, że to, co najciekawsze, Znajduje się pod wodą. Zawsze to choracy obsługiwał motor na ich wyprawach, ale kiedy zadzwonił wczoraj przed północą z przeprosinami, zapewnił, że przyjaciel spokojnie poradzi sobie z prostym napędem elektrycznym. Krzysztof rzucił na brzeg ciężką torbę i dokładnie obejrzał ponton. Zwykły wysięgnik zamiast steru, komplet wioseł, silnik włączało się jednym przyciskiem, łatwizna. Choć starał się wziąć jak najmniej sprzętu. I zdecydował się na niepełną butlę z mieszanką tlenowo-azotową, głównie dlatego, że nie miał czasu jej nabić. Ramię niemal mu zdrętwiało od spacerów z tym ładunkiem. Powinienem był zaparkować bliżej zganił sam siebie w duchu. A potem zobaczył czerwoną łunę na linii horyzontu. Brzask detronizował właśnie królową nocy. Przez krótki moment zdawało się, że może nabrało koloru wina. Krzysztof urzeczony wpatrywał się w burgundową toń. I pomyślał, że teraz zatokę gdańską wypełnia po brzegi nie woda, lecz krew. Rozmasował plecy, rozruszał ramiona, miał tylko cztery godziny, z czego połowę zamierzał przeznaczyć na nurkowanie. Zainstalował butle, dokręcił rurki, sprawdził ciśnienie. Na piankę włożył jacket. Wsunął cztery ołowiane obciążniki oraz dopiął do pasa wodoodporny Olympus i nowe Evolveo w którym w razie awarii mógł wezwać pomoc, wciskając jeden guzik. Przed zwodowaniem pontonu sprawdził zawór. Kiedyś miał już problem z drożnością i doskonale pamiętał, jak pod wodą sparaliżowany strachem doił butle z tlenem bez skutku. Wtedy postanowił, że nigdy więcej nie pozwoli sobie na żadne zaniedbanie. Silnik zaskoczył. Wiatr owiewał Krzysztofowi twarz, od chłodnej bryzy mężczyzna dostał gęsiej skórki – kiedy zbliżał się do celu, czerwona kula słońca zdążyła wznieść się już nad horyzont i wrócił optymizm. Oranżowe światło zalało teraz torpedownie, odsłaniając każdy wyszczerbiony fragment betonu, każde ptasie gniazdo, pręt konstrukcyjny. Krzysztof poczuł niemal rozkosz, ale też i dumę z podjętej dziś rano decyzji. Może tak miało być. Czasami trzeba zmierzyć się z życiem absolutnie samodzielnie. Wsłuchiwał się w krzyk mew i czuł, że sprawy ziemskie przestają już mieć znaczenie. Niknął ich siła, zasięg, waga. Wraz z odległością pokonywaną w kierunku otwartych wód zatoki stawały się miałkie i coraz bardziej cudze. Pomarańcza na niebie, plusk. Chłód wody otulającej ciało zimnym celofanem, kiedy ciecz wpływa między piankę a skórę. Wreszcie klik i cisza. Ziemię zostawił własnemu losowi. Wszechogarniająca woda, niczym milczące porozumienie, była teraz jego uniwersum. Każdy szmer słyszał zwielokrotniony, głuchy. Napawał się tym nowym światem bez barw, zapachów, głosów za to pełnym cieni. Chwilę jeszcze widział krawędzie, jakaś rybka przepłynęła mu tuż koło nosa. Płysnęły żółć, szafir i zieleń, a może to tylko małe flesze, istniejące wyłącznie w jego wyobraźni, bo w Bałtyku, a zwłaszcza na tej głębokości, kolorów już się nie widzi. Potem w miarę jak schodził niżej i niżej, jakby zsuwał się do kieszeni olbrzyma, tracił kontakt ze wszystkim. Coraz mniej pamiętał ziemskie troski i kłótnie. Natłok emocji zelżał niemal do zera. Było tylko tu i teraz. Woda otulała go ciasno. Z radością oddał się we władanie jej łagodnej, kojącej, choć zaborczej siły. Zanurzasz się, znikasz w bezczasie. Rezygnujesz z walki. Oddajesz się cały, gotowy absolutnie na wszystko. Tak właśnie smakuje prawdziwa miłość. Zawsze to powtarzał żonie. Czarno. Gdzie góra, gdzie dół? Wypuścił kilka bąbelków, nie widział już zupełnie nic. Czas włączyć latarkę pora na magic Hour. Srebrny snop zatrzymał się na wyłomie fundamentów budowli. Kopniak adrenaliny. Obezwładniające piękno w czystej postaci. Może to, co na wierzchu faktycznie przypomina widoki ze starego francuskiego programu Fort Boyard, w którym uczestnicy chodzili na linie, żonglowali, dokonywali cudów à la survival lat 60. Dziś Krzysztof się z tych podniec śmiał. Pod wodą nie poradziliby sobie wcale. Dopiero teraz, w tej ciszy, bebechy torpedowni naprawdę oszałamiały dzieło godne mistrza horroru. Pamiętał, że zostawił ponton od wschodu. Zerknął na komputer na ręku. Cztery metry, sześć, dziesięć, dość. Nie miał uprawnień do penetrowania wraków ani ochoty na większe ryzyko. Tlenu starczy na dwie godziny, może a jeszcze kwadrans rezerwy. Nie był pewien. Pęcherzyki powietrza idą w górę. Jest dobrze. Wszystko pod kontrolą. Dwukrotnie dokonał przedmuchu. Złapał się za nos, by wyrównać ciśnienie atakujące bębenki. Starał się płynąć ostrożnie. Widoczność ograniczała się jedynie do srebrnego snopa światła latarki. Konstrukcja była betonowo-metalowa. Wyżarte przez rdze pręty zbrojeniowe mogły wyrosnąć przed nurkiem z nienacka, przeciąć piankę, rurki, zaatakować niczym krwiożercze rekiny, ale Krzysztof czuł się już tak dobrze, tak lekko, że włączył kamerę i postanowił opłynąć obiekt dookoła. Z daleka dochodziły go stłumione szmery nieubłaganie kruszonego przez morski żywioł betonu i żelastwa poruszanego przez fale. Gdyby w oddali pojawiła się motorówka lub choćby kajak, usłyszałby ich zwielokrotniony odgłos. Przypomniał sobie pierwsze nurkowania w bazie na Lanzarote. I tę niedostępną francuskę, która pod wodą nieoczekiwanie chwyciła go za rękę. Potem kochali się na plaży każdego dnia o wschodzie słońca przez całe dziesięć dni. Nigdy więcej jej nie widział, nie miał od niej żadnych wiadomości. Telefon, który podała, nie działał, a czasy Facebooka przyszły lata później. Niezbyt dokładnie pamiętał jej twarz, nie był pewien nazwiska, ale ten dotyk na czterech metrach zanurzenia. Zapamiętał na zawsze. To wspomnienie było tak sugestywne, że aż się wzdrygnął. Jak dawno to było? Na pewno nie był jeszcze żonaty. Nie miał nawet pomysłu, kim zostać, czym się w życiu zajmować. Kto mógł przypuszczać, że zacznie robić wielkie pieniądze jako Harvey Keitel biznesu, jak go złośliwie przezywano, nawiązując do słynnej postaci sprzątacza trupów z Pulp Fiction. Czy w ogóle przewidywał wtedy, jak potoczy się jego życie? Charlotte! Tak chyba miała na imię ponętna paryżanka. Teraz już dokładnie widział w wyobraźni jej oczy i drobne zmarszczki wokół ust. Była od niego dużo starsza. Pewnie dlatego nie chciała kontynuować wakacyjnej znajomości. Mąż, dzieci, te sprawy. Poczuł coś na płetwie. Z ciekawości przesunął snop światła w lewo, coś czerwonego. Coś błyszczącego, zawrócił: Czy to możliwe, czerwień? Na tej głębokości? I wtedy zobaczył sukienkę, rozpostartą w toni jak monstrualna meduza. Niżej drobne stopy, pomarszczone palce niczym upraczki, nienaganny lakier na paznokciach, krwiście czerwony jak kreacja kobiety, a więc to nie złudzenie. Dotyk był prawdziwy. Drgnął odruchowo. Wydało mu się, że to pielica przesunęła nogę w jego kierunku, ale to była tylko fala. Latarka wysunęła mu się z rękawicy, spadła w toń, a on spanikował, nagła ciemność i świadomość, że ona jest obok nieżywa? Tak całkiem martwa? Atawistyczny strach był silniejszy od rozumu. Krzysztof nabrał nagle haust powietrza, kolejny i gwałtownie się zakrztusił, czując ucisk w płucach, gdy reduktor nie nadążył z podaniem wymaganej dawki tlenu. Spróbował wyregulować oddech. Jeszcze gorzej, huśtawka zaraz się udusi, odpłynie w niebyt, zostanie tutaj na zawsze, zapomni o wszystkim. Było to kuszące. Ale reduktor jednak działał i wciąż podawał mieszankę. Oddech wrócił do normy. Powoli, spokojnie. Odsunął się od kobiety, zatrzymał bez ruchu. Pragmatyzm, zimna krew, jak w pracy. Włączył latarkę zapasową, którą miał zaczepioną na ramieniu. Była mniejsza, ale dawała tyle samo światła. Co robić? Wersja A: uciekać. Mogę mieć kłopoty. Niech ktoś inny ją znajdzie. Może wystarczy anonimowy telefon. Wersja B: zostać bohaterem bulwarówek. Nurek znalazł ciało. Co najwyżej, wlepią mi mandat. Wersja C: ratować ją? Jestem dobrym człowiekiem. Czyżby? Powiedzcie to zwalnianym dyrektorom, a może trzeba ją jakoś wydostać? Jak? Dlaczego ja? Dlaczego dziś? A dlaczego nie, kurwa? Miotał się tak, jednocześnie opływając ją i oglądając z różnych stron z czystej ludzkiej ciekawości, wróciło racjonalne myślenie. Rozejrzał się, czy nie ma tu nikogo więcej. Nie. Tylko on i ta kobieta w czerwieni. Musiała znajdować się w głębinie już jakiś czas. Skóra jej łydki w najbardziej miękkim miejscu nadgryziona była przez morskie żyjątka. Kostka opuchnięta w tym świetle księżycowo-biała. Wyżej ramiona rozpostarte jak do lotu. Czarna skórzana kurtka z naderwanym rękawem pełniła w tym obrazie rolę skrzydeł. To sprzączkę zamka widział wcześniej jako blik. Twarzy kobiety nie potrafił dostrzec. Podpłynął pełen obaw do góry, poświecił. Na głowie to topielicy. Zakręcono czarny worek. Znów spojrzał na komputer na ręku. I jeszcze raz. Niebywałe, zdziwił się tkwie tutaj tak długo? Tlenu zostało na trzydzieści dwie minuty. Już w tej chwili powinien wynurzyć się na cztery metry i zrobić sobie ośmiominutową przerwę, co daje mu jakieś dwadzieścia minut na wszystko, a jeszcze trzeba zaliczyć wynurzenie. Nie wolno tego zrobić zbyt gwałtownie. Zadbaj o siebie. Podpowiadał instynkt. Nie ma na co czekać. Kiedy się wznosił, pojął, jakim cudem kobieta zawisła akurat tutaj i nie wypłynęła na powierzchnię ani nie opadła na dno. Kawałek niebieskiej cumy jednym końcem oplatał jej kostkę, a do drugiego przywiązany był solidny kamień. Krzysztof nie mógł się powstrzymać. Podpłynął do łącznika, przyjrzał się blokadzie. Lina zaczepiła się o pręd, pokryty rdzą i nieregularny, ale z jednej strony ostry niczym nóż. Sznur przetarty był już do połowy. Jeszcze kilka dni i pęknie. Wtedy kamień spadnie na dno, a topielica będzie wolna. Przez chwilę zastanawiał się, czy jej w tym nie pomóc, ale nie miał już czasu. Podjął ostateczną decyzję o ewakuacji. Nagle poczuł na karku ucisk. A potem chrupnięcie. Obok zobaczył czerwoną mgiełkę to krew. Oblał go zimny pot, nic go nie bolało, a jednak bez wątpienia był ranny. Zaczął powoli wysuwać się spod pręta, ale szło opornie, zakleszczył się, szarpnął silniej. Teraz otaczały go już gęste stróżki czerwieni. Słyszał tarcie odgłosy, pękania, wreszcie ucisk drutu zelżał. Ale wraz z uczuciem ulgi przyszedł lęk. Krzysztof nie miał pojęcia, jak bardzo uszkodzona została powierzchnia rury doprowadzającej mieszankę. Czy za chwilę zamiast powietrza nie otrzyma przez ustnik solidnej dawki słonej wody? Musiał mieć pewność. Sunął rękawicę, by sprawdzić osprzęt. Spadła wprost na odsłonięty dekolt kobiety, a potem spłynęła w dół i w ciemności stracił ją z oczu. Poczuł się dziwnie, jakby dotknął martwej piersi, ale już po chwili o tym nie myślał, bo w ustach miał wodę. Ścisnął ustnik zębami, przedmuchał, nie pomogło, znów się napił, zadławił. Szybki rzut oka na komputer, tlenu zostało na 11 minut. Wypuszczał bąbelki, by ustalić, gdzie jest powierzchnia wody i błyskawicznie świat czerni zamieniał się w szarość. Wiedział, że idzie zbyt szybko. Bo przeganiał pęcherzyki powietrza, ale nie potrafił inaczej. Wola przetrwania była silniejsza. Wypływał dwie minuty, wciąż wydychając powietrze. Zmniejszające się ciśnienie rozkurczało mu płuca, a zużyte powietrze musiało znaleźć ujście. Wreszcie zobaczył słońce błyskające pod taflą. Pamiętał o naciśnięciu przycisku alarmowego oraz wystawieniu ręki przed wyjściem nad poziom wody, ale gdy wynurzył głowę i nabrał powietrza, poczuł się tak, jakby do przełyku ktoś nalał mu gorącego żelaza. W piersi go piekło, drapało, czuł jak płuca pękają niczym zbyt gwałtownie napompowany balon. Umieram, pomyślał z goryczą. Dobrze wiedział, że zgubiło go to co nie jednego przed nim człowieka morza. Zafascynowany syreną przestał uważać, i wtedy właśnie zaatakował go tutejszy rekin. Nie spodziewał się tylko, że to tak dojmujący ból. Na to nie był zupełnie przygotowany. Rzutka przeleciała tuż przed nosem Roberta Duchnowskiego i wbiła się centralnie w tarczę. Wypuszczono ją z niewielką siłą lub też z bardzo dużej odległości, bo zaraz odkleiła się i spiralnym ruchem spadła na podłogę. Duch zdjął czapkę, obejrzał, czy nie ma na niej uszkodzeń, a potem odwrócił się i zmierzył karcącym spojrzeniem salę, tropiąc do wcipnisia. Nie napotkał jednak żadnego spojrzenia wymierzonego w swoją stronę. Wyglądało na to, że wszyscy zajęci są rozmową. Jeszcze kwadrans temu Robert w towarzystwie najważniejszych person polskiej policji asystował w zawodach przyciągania liny, gry wrzutki i innych konkurencji zespołowych. Na stole prezydialnym, pomiędzy paterami pełnymi ciastek z marmoladą i pustymi szklankami, posłonych paluszkach i gazowanych napojach, wciąż stały nieodebrane nagrody. Jego ludzie pokonali dziś wszystkich rywali, zgarnęli wszystko, co było do wzięcia, a on sam. By pokazać, jak świetną mają kadrę na wybrzeżu, swoim trzem naczelnikom prewencji kryminalnego i drogówki, ufundował osobiście zaprojektowane statuetki walczących byków. Wręczył je publicznie z honorami, dokładnie opisując zasługi i podpierając się danymi liczbowymi. Aplauz zdobył ogromny, zadał Bobu pozostałym komendantom wojewódzkim. Wiedział od swoich ludzi, którzy pozdejmowali już galowe mundury i rozpoczęli bibkę w wynajętym na ten cel domów czasowym czarna chata w Piasecznie, że policjanci z innych komend zazdroszczą im takiego szefa. Zamierzał dołączyć do imprezowiczów, jak tylko rozmówi się z szefem w sprawie swojej nominacji na komendanta. Miał już dosyć żartów z nieszczęsnego tytułu PO. Poszukał w tłumie Konrada Waligury i z niekłamaną zazdrością obserwował byłego szefa i przyjaciela. Wali czuł się w stolicy jak w domu, choć przenieśli go do głównej zaledwie kwartał temu. Dlaczego więc dotąd nie wstawił się za moją nominacją? rozmyślał Duchnowski. Papiery poszły pocztą już w ubiegłym miesiącu, odpowiedzi żadnej. Leży widać na trzeciej kupce, tej do rozważenia na święty nigdy. Duch do tej pory nie miał drugiego zastępcy, a ten pierwszy i jedyny nie potrafił nawet obliczyć wskaźnika wykrywalności. Przed awansem ledwie rok przesiedział w dyżurce, za to niezwykle często chodził do kościoła i świetnie sprawdzał się w zabezpieczaniu pielgrzymek. Koledzy szybko nadali mu przydomek papież. Policjanci nie mają poglądów politycznych? Gówno prawda. Duch zrozumiał to po trzeciej odprawie w stolicy. Niby był bardzo blisko najwyższego stołka w Trójmieście Właściwie wszystkie karty trzymał w ręku Przed osiemdziesiątym dziewiątym nie było go w służbach Poglądy odpowiednie, plam na życiorysie żadnych W każdym razie kwitów na niego nie mają Ale przejadło mu się już przesiadywanie w firmie po godzinach I nadzorowanie osobiście każdej bzdury Papiery, podpisy, pieczątki Do tego sprowadzało się jego życie Zamierzał dziś zawalczyć o swoje albo wracać do kryminalnego. Tam przynajmniej cieszył się szacunkiem i miał odpowiednią dawkę adrenaliny. Chodzenie na pasku nie było jego mocną stroną, a o byciu notariuszem nigdy nie marzył. Wóz albo przewóz, rybki albo akwarium. Zdegradować się nie da. W razie czego zagrozi, że pójdzie na emeryturę, choć tej opcji właściwie nie brał pod uwagę. Traktował ją raczej jako ostateczność. Odejść, rzucić raport o zwolnienie i kilka bluzgów na pożegnanie mógł zawsze. I wcale się do tego nie śpieszył. Prawda była taka, że pragnął tego stołka jak nigdy w życiu żadnej baby. Zasmakował już we władzy, kupił na kredyt upragniony motocykl i nie tak łatwo mu go odbiorą. Zaparł się. Dlatego przedwczoraj oddał mundur do pralni, poszedł do fryzjera, kazał nawoskować buty i założył nowiutkie spinki od zeni. A jeszcze rok temu uznałby takie zabiegi za przejaw śmiechu wartej próżności. Nie po to wreszcie tłukł się tyle godzin do Warszawy, żeby pić dereniówkę albo niebieski spiryt w podrzędnym ośrodku z kiblami na korytarzu, w towarzystwie swoich chłopaków, których nota bene na co dzień gonił za picie w pracy. Konrad stał pod oknem ze szklanką wody gazowanej w ręku i elektronicznym papierosem w butonierce, otoczony emerytowanymi generałami. Jako jedyny funkcyjny nie włożył munduru. Duch zachodził w głowę: Co to za nowa moda? Średnia wieku jego towarzyszy nie przekraczała pięćdziesiątki. Jeden z nich żwawo emablował zgrabną mulatkę w nieskazitelnie białych spodniach. Kobieta się nie odzywała, stała na baczność, wyprężona jak struna. I tylko nieznacznie kiwała głową, udając zainteresowanie. Duch dałby głowę, że wszyscy zgromadzeni myślą wyłącznie o jej pośladkach, których jędrność bezceremonialnie eksponowała śnieżna materia. Ściągnął chyba kobietę myślami, bo nagle podniosła głowę, założyła pukiel włosów za ucho, na którym zalśnił diament i uśmiechnęła się do niego, jakby zachęcała, by uwolnił ją od nudnego rozmówcy ruszył więc zdecydowanie do ataku ale drogę zastąpiło mu dwóch gości w pogniecionych garniturach zasłaniając widok na karmelową piękność niezły pomysł z tym bykiem na statuetce inspektorze zagaił leniwie chudszy o wyglądzie filmowego SS-mana. był niewysoki, ale żylasty jakby składał się wyłącznie z naciągniętych sprężyn kiedy mówił, jabłko Adama poruszało mu się niczym żywe stworzenie była w nim jakaś nieokreślona nerwowość, skryta energia, która nie miała nic wspólnego z sytuacją. Duchowi przyszło na myśl porównanie do silnika na jałowym biegu. W każdej chwili maszyna może zostać puszczona w ruch i pozorny spokój zniknie. Sam pan inwestował? A ten zegarek też nie kiepawy! dodał drugi mężczyzna nieco lepiej odżywiony, wskazując zabytkową certinę, którą duch dostał w ubiegłym roku na urodzinę od Saszy Załuskiej. Poza animowanym duchem, zabawką, którego podarowała mu po pierwszej wspólnie rozwiązanej sprawie, był to jedyny prezent, jaki od niej otrzymał. Twierdziła, że zegarek należał do jej ojca, miał dla niej głównie wartość sentymentalną, ale kiedy Robert zaniósł go do zegarmistrza, by wyregulować mechanizm, dowiedział się, że czasomierz wart jest pięć do siedmiu tysięcy. Nigdy nie powiedział o tym Saszy, bał się. A nuż pomyśli, że chciał go zastawić. Nie byłoby to zresztą dalekie od prawdy, gdyż rozważał i taką opcję. Był w tamtym czasie kompletnie spłukany. Ale też kiedy się rozstali, nie zwrócił cacka, mimo że był to bardzo drogi upominek. Ona zaś się tego nie domagała. Zakładał ten zabytkowy czasomierz wyłącznie na takie okazje jak ta, by zadać szyku lub wzbudzić zawiść u ludzi, którzy i tak nigdy nie będą jego przyjaciółmi. To Certina Załuskiego. Stwierdził nagle bez ceregieli ten sprężysty. Pęknięte szkło, złoty cyferblat, pomarańczowy sekundnik wysadzany diamentami. Ten zegarek swego czasu owiany był legendą. Podobno zamiast mechanizmu miał wbudowany detonator. Raczej otwierać do konserw zażartował drugi, przaśniejszy agent, a potem nagle spoważniał. W każdym razie, skoro ma pan ten zegarek. Musiał być pan kimś ważnym dla konsula i dla jego córki Saszy, jasna rzecz. Robertowi nagle zrobiło się głupio. Wysunął z rękawów przepisowy centymetr mankietu, by policjantom zaparło dech w piersiach na widok jego ametystowych spinek, a następnie wyciągnął z kieszeni składany nóż z ząbkami, którym sprawnie porozkrawał leżące na półmiskach pomarańcze. Ku jego zdziwieniu były czerwone i soczyste. Sok spływał mu po rękach aż na mankiety, niczym krew oprawianej zwierzyny. Chwycił ze stołu serwetkę i bardzo dokładnie wytarł w nią dłonie. Dopiero potem zajął się kozikiem. Postanowiłem zapomnieć o przeszłości wycedził z wyższością. Jeśli jestem wam winien pieniądze, przepraszam. Flegmatyk zaśmiał się sztucznie i wyciągnął dłoń do powitania. Była zimna i wilgotna od potu. Nadkomisarz Filip Kryger, specgrupa do spraw porwań w celu wymuszenia okupu, przedstawił się. Do nowego roku tajna. Widzę, mruknął duch, po czym dyskretnie wytarł rękę o spodnie. Czyli normalnie robimy na swoich etatach, a to co po godzinach jest ku chwale ojczyzny. Mrugnął zawadjacko do ducha sprężysty i powstrzymał się od podania ręki do czasu, aż Duchnowskiemu udało się osuszyć swoją. Maurycy Kwiatkowski. Dla przyjaciół mału-mału. Albo normalnie po polskiemu Moritz. Dobierają nas, jak pan zauważył, wedle dziwnych imion oraz miejsc pochodzenia. Skazał na kolegę. Bił goraj a potem na siebie. Głucho łazy. Dlatego tak się odjebaliśmy. <grymio> Zagrzmiał szczerym śmiechem. Przyjechaliśmy do stolicy, to się bawim. Duch od razu go polubił. Robert Duchnowski Gdańsk. Odchrząknął Chyba się nie zakwalifikowałem. Będzie ciężko, duchu, odparł z kolejnym mrugnięciem mał, mał, po czym poprawił słuchawkę w uchu. Poła marynarki się odchyliła i duch dostrzegł czarne szelki oraz wysadzaną ćwiekami skórzaną kaburę. To w połączeniu z tanim garniturem zastanowiło go nie mniej niż dalsza część wypowiedzi żylastego agenta. Co innego, gdybyś miał na nazwisko Westyta, i prowadził firmę transportową, ale ty przecież, Duchu, jesteś resortowe dziecko. Matula z samej Warszawy po użycia przesiedziała na MDM-ie, co? Bonów do Peweksu nigdy wam nie brakowało. Ja to nie wiedziałem w ten czas, że takie coś istnieje. Kiosk ruchu był dla mnie szałem na szały. Robert z trudem powstrzymał się przed reprymendą wobec nieoczekiwanego przejścia na ty. Gryzło mu się też słownictwo agenta z jego ewidentną inteligencją i sprytem. Wietrzył w tym przypadkowym spotkaniu grubszy podstęp. Zanim jednak wybuchnie, wolał się najpierw upewnić, z kim ma do czynienia. Rzucił raz jeszcze okiem na wymięte marynarki agentów i nabrał powietrza. Niedawno sam używał takich kiepskich wód toaletowych. Żelazko zaś przydawało mu się wyłącznie do oprasowania zalanych piwem dokumentów. Dobry jesteś, wrzutki Moritz? Zmierzył zimnego blondyna podejrzliwym spojrzeniem. Słaby. Mał mał wzruszył ramionami. Ale kolega, Kryger jest niezły. A co? Zostało ci kilka byków do rozdania? <grytko> Tylko rozpłodowe. Duch się rozejrzał. Pali się tu gdzieś? Za śmietnikami. Usłyszeli damski głos. Robert się odwrócił. To samo uczynili pozostali. Już w półobrocie duch poczuł, że nastrój mu się jednak poprawia. Zmierzała bowiem ku nim karmelowa bogini w bieli. To nasza szefowa. Pośpieszył z szeptanym wyjaśnieniem małmał inspektor Klodin Morawska. Inspektor? Upewnił się duch. Ta czekoladka ma dwa stopnie wyżej ode mnie? Małmał skinął niechętnie głową. I w tym roku może pójść wyżej. Radziłbym nie bagatelizować publicznie jej słów ani też nie komentować koloru skóry i rozmiaru dróg oddechowych oraz powstrzymać się przed zaglądaniem. Zrozumiałem? przerwał mu Robert. Znaczy się feministka? W pracy jest dosyć władcza, nawet jak na kobietę, powiedziałbym. <laughs> Gruboskórna. Kwiatkowski przestrzegł ducha dobrotliwie. Ten jednak nie wziął sobie jego słów do serca i kiedy mulatka ruszyła przodem, wpatrywał się w dolne partie jej ciała jak pies w kość. Mał mał kontynuował, grudziąc kalamata, czasami Wiedeń w Paryżu ma byłego męża. I podobno zamek dorzucił Kryger świszczącym szeptem z fosą. <tosy> Posiadaczka fosy może być tylko szefową. Robert uśmiechnął się do nowych kolegów, a przy tym jest absolutnie bezkonkurencyjna w kwestii nazewnictwa. Mał-mał podał duchowi ogień, kiedy Robert odpalał, agent przytrzymał jego dłoń dłużej niż należało. Duch zaciągnął się tylko raz i zapobiegawczo odsunął się od Kwiatkowskiego na bezpieczną odległość. Mimo iż gromił go spojrzeniem, w niebieskich oczach mał, mał zobaczył błysk. Zadowolenia. Przez chwilę agent wyglądał jak łobuz, któremu udało się zrobić kumplowi psikusa. Słyszeliśmy o uprowadzeniu córki waszej profilerki. Zaczęła Claudine, kiedy wszyscy już zapalili. Głos miała niski, chrapliwy, idealnie dopasowany do jej drapieżnej urody. Robert nie miał wątpliwości, że to kawał suki, w najlepszym tego słowa znaczeniu. Dobrze pani mówi po polsku? Zdecydował się jej nieco schlebić. Co niezbyt trudne, jeśli mieszka się w kraju od drugiego roku życia, odparowała kobieta. Była nadzwyczaj poważna, co tylko przydawało jej zmysłowości. Duch z łatwością wyobraził ją sobie jako dzikiego kota. Z pewnością potrafi być naprawdę groźna. Strasznie go to brało. Z trudem koncentrował się na tym, co mówiła. Interesuje nas ta sprawa, ciągnęła inspektor Morawska. Motyw, modus operandi sprawców. Jaki jest jej status? Niejaki. Duch wzruszył ramionami. Wyczerpaliśmy wszystkie środki: przeszukanie terenu, przesłuchanie świadków i rodziny, media, fundacje, zdjęcia, plakaty, podsłuchy i nic. Zero. A dlaczego? Sprawcy skontaktowali się z matką tylko raz. Pilotowaliśmy przekazywanie okupu. Pół bańki papieru, nikt się nie zgłosił, wiemy, przerwała mu Claudine. Co jeszcze? Była na kablu, analiza głosu jest w aktach. Nieustalony mężczyzna, akcent wschodni. Nie zdążyliśmy określić miejsca pobytu dziecka. Podejrzewamy łódź, statek. Przemieszczają się, stąd trudności w namierzeniu. To był krótki kontakt, raczej figurant. Liczyłam, że pani Załuska się tutaj pojawi. Kobieta znów bezceremonialnie przerwała duchowi, lecz tym razem policjant nie ukrywał zniecierpliwienia. Claudine dostrzegła to, spacyfikowała go gestem. Firma jest winna swoim ludziom, wykorzystanie wszelkich środków. Aleksandra załuska to przecież nasz człowiek. Niedobrze jest, kiedy w takiej sprawie nie ma wyników. Wie pan, że przyjechaliśmy tutaj na polecenie pani generał? Byłej pani generał? Duch nie mógł się powstrzymać od drobnej złośliwości. — Tej od spódnicy? Claudine zignorowała niestosowny żart ducha. — Była tylko jedna kobieta na tym stanowisku — odezwał się mał, mał. Claudine spiorunowała go wzrokiem. Sasza Załuska się z nią kontaktowała. Opisała sytuację, przesłała zebrany materiał, oczywiście skany dokumentów. — Doniosła na mnie? — Robert zaśmiał się nerwowo. Teraz zaczynał rozumieć, dlaczego pisma w sprawie jego awansu pozostały bez odpowiedzi. Załuska robi mu krecią robotę. Czuł narastające wzburzenie. Z trudem się hamował. To żart? Klodin zgasiła papierosa. Nie, nie skarżyła się na pana. Muszę jednak stwierdzić, że niektóre czynności wykonano dosyć pobieżnie. Uśmiechnęła się. I niech pan nie dopatruje się w działaniach z rozpaczonej matki ataku na własne stanowisko ma pan dzieci? Nie poczekała na odzew, mówiła dalej: Trzy córki dziewczynki mieszkają z pana eks. Znamy się z jej nowym mężem, to dobry dyrektor administracyjny, sumienny. Dodała z przekąsem i przerwała widząc lwią zmarszczkę na twarzy Roberta. Jakby się pan czuł na miejscu Saszy? Duch nie odpowiedział. Zaczynała go irytować ta kocica. Niby dlaczego tak się puszy? Bo ma dwie stokrotki więcej na pagonie? Pewnie i tak nigdy nie wkłada munduru. Nic nie wycieknie, zapewniła tymczasem pośpiesznie klodin, Może się pan czuć z nami bezpiecznie. Jak chuj w torcie. Duch przybliżył się do Morawski na wyciągnięcie dłoni, aż dotarł do niego słodki zapach. Nie odsunęła się. Poczuł respekt. Udał że sięgał tylko do popielniczki. Małmał mał, tymczasem nie spuszczał Roberta z oka. Duch rzucił więc wyzywająco, oglądając się kolejno na każdego z nowej ekipy, co jest grane. Sasza dostała pismo. Wezwanie przyszło na pana biurko, nie podpisał go pan. Tak? Duch przekrzywił głowę i zmrużył kpiąco oczy. Nie pamiętam. Mimo to zauska potwierdziła dzisiejszą obecność. Teraz duch się zaniepokoił. Niby gdzie i komu? klodin wyjęła srebrną papierośnicę i sięgnęła po kolejnego papierosa. Kryger natychmiast pośpieszył z zapalniczką. Pytam pana po ludzku, bo się martwię, jak się kobieta czuje. Dziecko jej wzięli pół roku temu. Śladów brak. Okupu nie odebrali. Jedno nagranie może z nią źle pije. Nic o tym nie wiem, ale wiedział pan, że ma z tym kłopot? Duch skinął głową. Wszyscy wiedzieli i wiedzą. Takie sytuacje sprzyjają powrotom do nałogu. Nie chcielibyśmy, żeby do tego doszło. Z tego co wiem, jakoś sobie radzi, zaczął duch i zaraz przerwał: Ale co ja i pani mamy do tego? Wie pan, pracowałyśmy kiedyś razem. To świetna agentka, bardzo ceniona. Były różne sytuacje, absolutnie niebezpieczne, nigdy się nie posypała. Ustawa o ochronie świadków koronnych ma dopiero 19 lat. Wszyscy widzimy, co się teraz dzieje w kraju. A co się dzieje? Wychodzą na jaw różne sprawy. Czyszczony jest system, to dobrze, bardzo dobrze, że się sprząta, ale warto wtedy stawiać na zaufanych ludzi, a nie tylko werbować młodych. Doświadczenie jest ważne. Osobiście pożegnałam ze 30 kolegów. Ich winą było to. Że zatrudnili się przed przełomem. Wielu z nich pije, sam pan wie. Nie każdy dobrze znosi takie rewolucje. Chcecie ją ponownie zwerbować? Nie zaraz zwerbować obruszyła się Claudine. — Po prostu martwimy się o nią, o jej sytuację, zaginione dziecko. I o to, co powie jej komu, gdyby się nawaliła lub gdyby od tego zależało uratowanie dziecka dokończył duch. Zapadło milczenie. Dziś w Belweder jest zamknięte spotkanie. Odezwał się małmał i ponownie przysunął do ducha. Klodin dała mu jednak znak. Obaj tajniacy natychmiast wycofali się do budynku. Duch wyczuł napięcie między kobietą a kwiatkowskim. Czyżby mulatka odrzuciła kiedyś zaloty aryjskiego przystojniaka, czy może raczej chodzi o stanowisko? Nie znoszą się, rywalizują, tego Robert był pewien. Będą tam wszyscy, wróciła do tematu Morawska, kiedy zostali sami. Nie musi pan liczyć na swojego kolegę, Waligura, czy tak? Szef analityki kryminalnej, gówno nie stanowisko. Ciepła posadka, ucieszył się duch. W jego wieku to niezły stołek. Zwłaszcza, że przed osiemdziesiątym dziewiątym był już w firmie. Dlatego nie jest tak mocny, jak mu się wydaje. Nabija sobie punkty przed odejściem. Siedem stów miesięcznie więcej to rocznie. Osiem tysięcy czterysta. Zawsze byłem dobry z matmy. Teraz Claudine zbliżyła się nieznacznie. Zrobiła to jednak inaczej. nieagresywnie lecz miękko, jak kot. Nie była zbyt wysoka. Od saszy niższa o jakieś piętnaście centymetrów, pomyślał instynktownie, za to jak zbudowana. Z góry doskonale widział wgłębienie w jej dekolcie na jednej z obłędnych piersi miała uroczy pieprzyk przy każdym poruszeniu biust trząsł się niczym galaretka robert był pewien że nie tknął go żaden konował plastyczny przełknął ślinę na samą myśl o tym co jeszcze kryje się pod białą materią wali nigdy za panem nie stanie tego może być pan pewien <grym> i cóż ja biedny pocznę Claudine nie spodobała się jego kpina. — Widzę, że to, co o panu mówią, to wszystko prawda. Arogancki, lecz zabójczo przystojny? Pozostańmy raczej przy ambicji. Jak zwykle weszła mu w słowo. Powoli zaczynał się do tego przyzwyczajać. — Chce pan dużo od życia doświadczać, zdobywać, mieć. Osobiście popieram. Nigdy tak o sobie nie myślał, ale poczuł się mile połychtany. Uśmiechnął się przepraszająco i odsunął na bezpieczną odległość. To jakieś niesprawdzone pogłoski. Może pan błyskawicznie załatwić swoją sprawę. A także sprawę pierwszego i drugiego zastępcy to pestka, ale najpierw znajdziemy córkę za łuskiej, bo ona nie powinna nikomu nic mówić. A już tym bardziej nie wolno nam dopuścić by została wykorzystana do zdobycia czegoś, czego ujawnienie zagroziłoby bezpieczeństwu narodowemu naszego kraju. Duch momentalnie spoważniał. Czy to jest propozycja nie do odrzucenia? Upewnił się. Claudine uśmiechnęła się szeroko, odsłaniając harmonię pięknych zębów. Przysłoniła dekolt. Pieprzyk ukrył się pod białą tkaniną. Będę szczera. Zaczęła. Duch natychmiast pojął, że jest wręcz przeciwnie. To jest szansa dla pana i dla nas. Bardzo źle, że nie przekazał pan Załuskiej służbowego wezwania. W razie kontroli to zaniedbanie obowiązków nie będzie miało większego znaczenia. Oczywiście, jeśli ściągnie pan ją tutaj na wieczór. Choć przyznaję, było to całkiem sprytne posunięcie, bo negocjowalibyśmy teraz z nią. A pan. Kto to może wiedzieć, być może z P.O. wkrótce trafiłby do swojego dawnego wydziału. To nie jest znów taka straszna perspektywa, odburknął duch. Adrenalina, zagadki kryminalne, skórzana kurtka, motocykl, albo komenda rejonowa, powiedzmy w Karwi. Pastwienie się sprawiało jej wyraźną satysfakcję. Niżej pan z pewnością nie spadnie z tym stopniem. Zresztą nie ode mnie to zależy. Bardzo wiele się teraz zmienia. Mulatka już się nie uśmiechała. Duch był pewien, że ma do czynienia z rasowym drapieżnikiem. Dał się nabrać jak sztubak, kręciła nim jak chciała, wpatrywał się w oczy tej kobiety, kimkolwiek naprawdę była. I myślał jedynie o tym, że chce ją poskromić, a ona to wiedziała. Dawno już się tak nie bał i nie pragnął jednocześnie żadnej kobiety. Wyjęła cielistą szminkę, pociągnęła nią usta i dyskretnie je oblizała. Duch obserwował jej kocie, ruchy z ironicznym uśmiechem na twarzy, ale i milczącym zachwytem. A jeśli Sasza nie przyjedzie? Przecież jesteś znakomitym szefem. Wielbionym przez podwładnych, cenionym na szczycie, przed Tobą piękna perspektywa. Komendant wojewódzki załatwia takie sprawy jednym telefonem, czyż nie? A szykuje się nowe rozdanie, pamiętaj o tym. Przysunęła się. Pachniała ciastkami i dymem papierosowym. Jej skóra była jedwabista, lekko połyskliwa, zupełnie inna niż jej rodaczek czystej krwi słowiańskiej. Mój ojciec pochodzi z Ruandy. Mama z Grudziądza. Wyznała i strzepnęła mu z munduru niewidoczny pyłek. Najbliżsi mówią do mnie po prostu Klaudia. szykuję się więc całkiem udany wieczór. To dopiero początek. Złożyła usta w ciup, jak do pocałunku. Chciałabym, żebyś kogoś poznał. Spodoba ci się. Urwała. To niemożliwe. Klaudin się spięła, co bardzo go rozbawiło, a więc jesteś próżna, pomyślał tu cię mam. i dodał z namysłem rozciągając sylaby. Nie może mi się dziś nikt bardziej spodobać od ciebie. Dostrzegł w jej oczach iskierkę prawdziwego zainteresowania. Daj spokój, udała trzpiotkę, ale zaraz spoważniała. Jest taka dziennikarka z Londynu. Rodzice byli Polakami, ona wychowała się w Anglii kręcić z nami kolejny materiał z tajną grupą tym razem to on wszedł jej w słowo był ubawiony jeszcze tylko dwa miesiące potem szef nas ujawni razem z naszymi dokonaniami film dokumentalny zrealizowany dla BBC bardzo pomoże nam marketingowo pomyślałam że może poza awansem chciałbyś wziąć udział i w fejmie w czym robert się skrzywił pokażesz swoją komendę najlepszych ludzi Muszę spytać bosa. Duch udawał obojętność, ale słabo mu to wychodziło. Chciał. bardzo chciał się popisać. Pokazać im wszystkim, że nie był jedynie P.O. Sandra ma już na taśmie Twoje wystąpienie z bykami, mulatka mrugnęła do niego znacząco. Niezłe na debiut w telewizji. Przemontuje, udzielisz jej wywiadu, pokręci się na Twoich śmieciach, zrobi trochę przebitek. — A jeśli chodzi o zgodę komendanta, to ja ci ją gwarantuję. — Tak jak stanowisko? — roześmiał się drwiąco duch. — Widzę, że wiele możesz. Claudine nie zaszczyciła go tym razem uśmiechem. — Sporo. Ale nie mów nikomu. Zerknęła na zegarek. — Mamy sześć godzin na ściągnięcie tutaj załuskiej. W razie konieczności możecie ją dowieść radiowozem, choćby była pijana w sztok, lub w inny sposób niedysponowana, rozumiesz? Co się jej grozi? Klodin sięgnęła do torebki i wyjęła rzutkę. Podała duchowi. Chcemy tylko porozmawiać, Jekiel podstępem wydostał się z domu. I żwawym krokiem ruszył w kierunku dołu na tyłach ogrodu, w którym z doktorem Szymonem Konwerskim z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 18 dni temu ułożyli truchło niedużego prosiaka. Tym razem nie przykryli zwłok prezentem, lecz ubrali je w spodnie i t-shirt. Całość przymocowali siatką, a we wszystkich czterech rogach dołu zakopali pułapki na owady biegające. Pierwsze na zwłokach pojawiły się oczywiście larwy muchówki. Potem przyszły chrząszcze skórniki. Jekyll odwiedzał swoją świnkę każdego dnia i pieczołowicie rejestrował oraz oznaczał kolejne robaki. Nigdy przy Szymonie nie użyłby tego określenia, ponieważ entomolog był bezkompromisowy w doborze słownictwa i szkolił jacka wyłącznie po to, by popularyzować metodę, a nie rozpowszechniać stereotypy. Obaj wiedzieli, że w Polsce nadal brakuje ekspertów do opiniowania. Wykształconych w tej dziedzinie biegłych sądowych wciąż jest mniej niż palców u obu rąk, a technicy kryminalistyki, z braku wiedzy po prostu pomijają te ślady podczas oględzin. Jackil chciał to zmienić. Od kilku lat wykładał w szkole policji w Pile i na innych uczelniach, gdzie poza pobieraniem odcisków, odbitek, śladów biologicznych, Uczył adeptów także analizy owadów, które przychodzą do zwłok. Choć odór był niewątpliwy, Jackil nigdy nie używał maseczki. Lubił bowiem tę maciejkę wciągać na samo dno płuc. Poprawił lateksowe rękawiczki i był już gotów do wyłapywania obiektów biegających. Na nic nie zdadzą się wszelkie mechaniczne sprytne pułapki. Pensetą można tylko dranie uszkodzić, nawet te opancerzone chrząszcze z rodziny gnilikowatych. Odsunął teraz fragmenty pokrytych szlamem tkanin, jakie pozostały na ciele zwierzęcia, i przyjrzał się rozłożonej tkance, a następnie rozpoczął pobieranie. W tym momencie w kieszeni zawibrowała jego komórka, wybrzmiały pierwsze takty arii strawiaty. Jekyll zamarł ze szczypcami w jednej i plastikowym pudełkiem w drugiej dłoni. Przeklał się w myślach, że nie wyciszył dzwonka, bo jeśli ten poniemiecki czajnik nie zamilknie, małżonka wykryje jego tajemnicę, a mieli już o to niejedną scysję. Anielka tolerowała wiele jego kryminalistycznych eksperymentów, ale na rozkładające się zwłoki w ogrodzie nigdy nie wyraziłaby zgody. Prędzej zakopałaby w tym grobie jego samego i z całą pewnością by go nie odwiedzała. Musiał więc się ukrywać i odwiedzać prosiaka potajemnie. Nadchodziły zaś jeszcze cięższe czasy, bo w przyszłym tygodniu zjeżdżała do nich chmara pociotków oraz chrześnica Anieli z małymi dziećmi. Gdyby żona nakryła teraz Jekila na nielegalnych działaniach hobbystycznych, wywaliłaby go z domu jak nic. A tak się składało, że garsoniery nie miał. Czekałoby go więc waletowanie u ducha co dałoby się jeszcze przeżyć, zwłaszcza, że PO gdańskiego komendanta praktycznie nie bywał w domu. Jekyll piłby więc w spokoju co wieczór zgrzewkę piwa, żywił się szprotami z puszki z cebulą, oglądał CSI i czytał Suworowa. Tyle, że taki piękny eksperyment szlak by trafił. Nie po to przecież napocił się, by ukatrupić tego prosiaka, oddał mu swoją odzież o kopaniu dołu nocami nie wspominając, żeby teraz siedzieć przed telewizorem u ducha i gadać z jego zezowatym kotem. Znów rozbrzmiał dzwonek. Jackil błyskawicznie odrzucił połączenie. Nastała błogosławiona cisza, ale po chwili Aria zagrzmiała jeszcze głośniej, bo Aniela ustawiła mu dźwięk rosnąco, twierdząc, że nie odbiera od niej połączeń z powodu szwankującego słuchu. O wielka naiwności – a potem jeszcze raz. I jeszcze. Czekiel wyjrzał z winkla, czy nie nadchodzi ślubna. Odstawił sprzęt, zdjął rękawiczki i wysupłał z kieszeni komórkę. Sześć nieodebranych. Wszystkie od ducha. A szwagierka Dora wciąż go ostrzega, że myśl jest energią. Po cholerę dziś wspominał przyjaciela. Wszedł w wiadomości. Wszystkie tej samej treści. Zadzwoń pilne. Przy czym każde kolejne wezwanie okraszone było większą liczbą przekleństw. Jackil się zmarszczył. Od kiedy to pan szef tak bardzo mnie pragnie? Wściekł się? Stało się coś w tej Warszawie? A może chodzi o Saszę? Zastanawiał się. W końcu nacisnął zieloną słuchawkę i szybkim marszem ruszył pod ogrodzenie. Halo? Ledwie zdążył odezwać się szeptem, gdy duch huknął mu do ucha. Ile razy mam jeszcze słuchać pszczółki Mai? Ogłuchłeś czy jak? Ja też za tobą tęskniłem najdroższy, szeptał dalej Jekyll. Od wczoraj się nie widzieliśmy, a już ci mnie brakuje. Wracaj to obejmę cię moimi włochatymi udami. Wzruszyłem się normalnie jak na pasterce. Bez żartów buchwic. Muszę pogadać z Saszą, Jekyll, Natychmiast spoważniał. Duch prawie nigdy nie zwracał się do niego po nazwisku. Znaczyć to mogło tylko jedno z dwojga: uszy teściowej lub najgorsze. Znaleźliście Karolinę w tej sprawie status się nie zmienił. Czekil odetchnął z ulgą, więc jednak w pobliżu ducha znajdował się szpicel. Tam ci popalić, zdecydował, po czym także przyjął oficjalny ton. Niedobrze szefie, co się urodziło? Załózka jest potrzebna. A co ja jestem jej niańka? Zadzwoń do Adeli, niech ją wezwie. To przecież twoja asystentka, szefie. Nie może się dodzwonić. Może sam spróbuj. Korona ci z głowy nie spadnie. Myślisz, że nie dzwoniłem? To pilna sprawa jakaś. Unikasz jej od tygodnia. Na audiencję dziewczyna chce się wbić, czyli teraz przyjmujesz tylko w Warszawie? Odwal się. Mam robotę duchu i tak to nie będziemy gadali. Człowieku, Sprawa jest prosta i pilna. Potrzebuję, żeby tu była dziś wieczorem. Poważnie? Przerwał mu Jekyll. A ponieważ duch milczał, ciągnął utyskiwanie. Trzeba było jej wręczyć wezwanie na zlot oficjeli, a nie chachmęcić i chować je pod stołem. Ona i tak wiedziała, że nie podpisałeś. Martwię się, że zapiła. Nie sądzę. Odparł Jekyll, ale bez przekonania. Ostatnio nie była w najlepszej formie. Trudno się dziwić. Nie odbiera telefonów od nikogo. Przez pierwszy tydzień nie spała wcale, przez drugi wisiała na kablu. Dopiero po pół roku straciła wiarę. Gdyby miała pić, dawno by już zaczęła, nie sądzisz? Ma prawo mieć doła. Nikomu nie życzę takiej sytuacji, no z wyjątkiem mojej szwagierki, Dory. Ale jeszcze się zastanowię. Napisz maila, krótką wiadomość tekstową, sympatyczną. To zwykle działa. Dobre rady zawsze w cenie, zbiesił się duch. Znajdź za łuską i dostarcz mi ją. Jakby trzeba było ją dowieść, możesz wziąć kowalczyka, ucieszy się ma tutaj dziewczyna. Może zostać choćby do poniedziałku. To polecenie służbowe. <grytanie> Chyba cię Bozia nie kocha duchu, odparował gromkim głosem Jekyll, na chwilę zapominając o małżonce. Zaraz się jednak zreflektował i znieżył głos. Przewijałem cię prawie szczylu. Nosa zasmarkanego wycierałem. Ze mną jeździłeś na pierwsze zdarzenia, wyciągałem cię ze szponów słonia, Jonaszu. Trzymałem cię za rączkę, kiedy pierwszy raz żygałeś, a delikwent tylko dwa miesiące leżał pod kaloryferem. Nigdy wyśmiać nie dałem polecenie kurwa służbowe wsać sobie w otwór odbytniczy komendancie P.O. Albo z twojej jamy gębowej wydostaje się otwarty tekst poparty materiałem dowodowym, co jest do jasnej ciasnej anielki błogosławionej w niebiosach grane, albo dzwoń do swojego papieża i jemu zjebki rzucaj. W końcu jest twoim drugim, nie? Z tego co wiem, nie ma dziś żadnej drogi krzyżowej do zabezpieczenia. Zresztą ostro zarobiony jestem, co ja mogę, prosty technik. Zgodnie z oczekiwaniem w słuchawce rozległ się stek wyspisk. Jekyll profilaktycznie odsunął aparat od ucha. Kiedy na chwilę zapadła cisza, ponownie go przystawił. Duch dyszał ciężko. Już? upewnił się Jekyll. Mówisz, synu Marnotrawny? Jestem cały twój. Mają tutaj ekipę specjalną w sprawie porwań dla okupu. Chcą zająć się tą sprawą. Znaczy nam ją zabrać? Oferują pomoc. Te. Tak. Ziewnął Jekyll. A gdzie byli wcześniej? W poszukiwaniach dziecka 48 godzin to priorytet. Minęło pół roku. Po małej ani śladu, ja bym zwariował. Sasza i tak dobrze się trzyma. Powiedziałeś im, że od trzech miesięcy szukamy już ciała? Nie siejmy defetyzmu, uciął Robert. Mają swoje metody, kontakty. Myślę, że są skuteczni. Teraz to już musztarda po obiedzie duchu. Żeby nie powiedzieć dosadniej, polityka. Sam wiesz najlepiej. Nie wiem, co ci mówię. Jeśli szczerze, to zaczął duch po długim namyśle. Nadzór chętnie im oddam. Ta sprawa to gorący kartofel. Właściwie co o niej wiemy? O kim? No, o Załuskiej. Co ty chrzanisz, duchu? Kto zna lepiej Saszę niż ty? Właśnie nie jestem pewien, stary. Nie mam czasu teraz tłumaczyć, porwanie dziecka ma związek z nią, z jej przeszłością. No raczej, szachnął się Jekyll. Odkrył kurwa Amerykę. Co tak naprawdę o niej wiemy? Powtórzył duch i zawiesił głos. Tyle, ile ci powiedziała. Koniec. Jekyll w tle usłyszał kilka głosów. Myślał gorączkowo, był skołowany. Jedyne, co przychodziło mu do głowy, to odwlekać, wypuścić ducha. Niech się wysypie. Jest bibka z generałami? Zmienił temat. Oficjalka jeszcze trwa, właściwa impreza zaczyna się wieczorem i Sasza jest potrzebna. Jako zabezpieczenie? Jako karta wejściowa. Nic nie rozumiem. Przyznał szczerze Jekyll. Co tam się stało? Wszystko ci wyjaśnię, ale nie przez telefon i nie teraz. Zrobisz to dla mnie, pójdziesz. — Zgarnij ją i wyekspediuj najszybciej, jak zdołasz. Wyślę ci adres, pod który trzeba ją odstawić. Jeśli byłaby pijana, nie jest — zapewnił Jekyll tym razem stanowczo. — Gdyby była, ocuć ją, podaj sodę, roztwór z chlorkiem magnezu, wodę z kiszonej kapusty albo klina. — równo, byle była spionizowana — a zresztą to też nie jest konieczne. Wystarczy, że przywieziesz ją w jednym kawałku. Sprawdź jej lokal, mieszkanie matki i brata tego pajaca z co jeździ Białą Wespą, też odwiedź. Może z nim się łajdaczy. To nawet nie jest śmieszne. Chcę jej pomóc, skapitulował duch. Mimo wszystkiego, co było, to źle? Jackil spojrzał na prosiaka, a potem na walizkę ze sprzętem. Układał to z pół godziny. Druga szansa nadarzy się dopiero po świętach, chyba że przyjdzie mróz, jeśli Bóg będzie miłosierny. Sprawdzę, co jest grane, obiecał wreszcie, a potem dodał na jednym oddechu, starając się, by brzmiało to jak ojcowska reprymenda. Nie podoba mi się, to bardzo źle wygląda. Coś kombinujesz, duchu, coś ukrywasz. Robię to dla niej, dla jej dzieciaka, nie dla ciebie, draniu. Co się z tobą dzieje, człowieku? Dopiero wtedy zauważył, że Robert już się rozłączył. Niestety, nie dane mu było porządnie przeanalizować sprawy, bo z naprzeciwka nadchodziło realne zagrożenie. W trakcie dynamicznej rozmowy z Duchnowskim, Jackie nie zauważył, jak na podjazd wtoczył się zielony garbus, zwany przez Anielę pieszczotliwie żabką, a teraz po trawie, w fartuchu lekarskim i szpilkach maszerowała ku niemu jego ukochana małżonka. To, że Anielka zdecydowała się zmarnować tak drogie obuwie, Wiedział o tym, bo sam za nie zapłacił. Zwiastowało poważne kłopoty. Ludwik Kot prawie skończył czytać książkę Sławomira Cenczkiewicza o pierwszym polskim prezydencie RP, po czym zajrzał przez bulaj do wnętrza komory hiperbarycznej. Przyjrzał się leżącej postaci, sprawdził wskaźniki. Człowiek podłączony do mieszanki z tlenem wyglądał jakby spał. Był tak wysoki, że stopy zwisały mu z kozetki. Słowem, był niemal tak długi jak doktor, a na dodatek o połowę chudszy i tysiąc razy przystojniejszy. A takich spotykało się arcy rzadko, właściwie wcale. Ordynator Ludwik Kot od lat był uznawany za największego tej kliniki choć z tej opinii nigdy nie korzystał, gdyż wierzył w miłość do grobowej deski i był wierny swojej żonie jak nieprzymierzając słoń. Kiedy wczoraj wojskowi przywieźli na jego dyżur nieprzytomnego nurka, ordynator nie dał im żadnej gwarancji, że pacjent odzyska przytomność. Obejrzał uszkodzony sprzęt, zbadał pacjenta i postawił diagnozę. Zbyt szybkie wynurzenie spowodowało zatory gazowe w mózgu i niedotlenienie. Niewykluczone, że cierpiał także na chorobę dekompresyjną, ale dolegliwości ze strony stawów nie sposób stwierdzić u nieprzytomnego. Dryfujący ponton z człowiekiem na pokładzie dostrzegł młody żołnierz, który zszedł z wachty za potrzebą. Gdyby Gołowąs nie złamał tego dnia przepisów, Nurek w ciągu najbliższych dni miałby sprawiony państwowy pogrzeb, bo jak dotąd nie ustalono jego personaliów. Tajemnicą wciąż było także, gdzie dokładnie nurkował, i czy był sam. Niestety, poza chudym przystojniakiem i jego wypasionym sprzętem nic więcej nie znaleziono. W gruncie rzeczy bardzo rzadko w klinice medycyny hiperbarycznej i ratownictwa morskiego zdarzały się tak spektakularne przypadki, choć personel był przygotowany na reanimację i leczenie nawet załogi okrętu podwodnego. W pogotowiu czekało sześć komór hiperbarycznych, sprzęt szkoleniowy i kilka jednostek mobilnych, które wyglądały jak dekompresyjna karetka pogotowia. O ludziach wyszkolonych na taką okoliczność nie wspominając. Mimo to pojawienie się nurka NN było dla wszystkich wydarzeniem niecodziennym. Głównie dlatego, że faceta przetransportowała do kliniki armia. Doktor Kot polecił więc położyć pacjenta w swojej ulubionej komorze gamma, największej i najbardziej energochłonnej, do której mógł swoje dwa metry wzrostu wcisnąć, bez składania się w scyzoryk. Przez cały dyżur miał na niego oko. By samemu nie zachorować na chorobę dekompresyjną, do komory mógł wejść tylko raz na dobę, lecz ani wieczorem, ani nocą nie wydarzyło się nic godnego uwagi. Teraz w komorze będzie z nim pielęgniarka. Trafiło na litkę najbardziej gadatliwą i pyskatą z całego zespołu, ale kompetentną, a to kompensowało jej ostry język. Lekarz doskonale wiedział, że nawet jeśli mężczyzna się obudzi, nie ma żadnej gwarancji, że będzie w stanie mówić, poruszać się, funkcjonować jak przed wypadkiem. Po takim niedotlenieniu organizmu bardziej prawdopodobne będą raczej trwałe uszkodzenia. Doktor Kot widział już w centrum medycyny morskiej i tropikalnej zdarzenia zarówno absolutnie wspaniałe, jak i straszne. Trzynastolatek po postrzale, ludzie z nagłą głuchotą, trudno gojące się rany, cały szereg podwodnych samobójców, jak nazywał brawurowych nurków niedzielnych, zwykle młodzi, piękni chłopcy, którzy po jednym nierozważnym zanurzeniu kończyli sparaliżowani od pasa w dół. Wszyscy ci pacjenci trafiali do kliniki i byli leczeni w komorach za pomocą tlenu podawanego pod wysokim ciśnieniem, czasem w połączeniu z innymi gazami. Tlen pod ciśnieniem to w sumie niesamowity lek, ale cuda zdarzają się naprawdę rzadko. U niektórych efekty pojawiały się po kilku dniach, inni musieli uzbroić się w cierpliwość, bo leczenie trwało miesiącami. Byli i tacy, którzy nie mieli szczęścia wcale. W medycynie i biologii nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko niesamowite. Dla wszystkich było jednak jasne, że im łagodniej Nurek będzie wracał do zdrowia, tym lepiej dla niego. Zbyt gwałtowne przebudzenie ze śpiączki mogło się skończyć nieodwracalnymi dysfunkcjami fizycznymi. Początkowo wojskowi interesowali się swoim znaleziskiem bardzo intensywnie. W końcu ten człowiek plątał się po ich terenie. Podobno wszczęto dochodzenie kto, jak, gdzie i dlaczego zezwolił nurkowi wejść na ich wody w zakazanym miejscu. Rutynowo zgłoszono sprawę policji, ale jak zwykle w sprawach NN, papierek zaksięgowano i nikt się nie pojawił. Doktor nie był zdziwiony. Piątek, piąteczek, piątunio. Wszyscy jak jeden mąż przybiegną tu w poniedziałek rano. Była też sprawa pontonu. Jak dotąd nie zidentyfikowano jego właściciela. To wszystko zdawało się doktorowi bardzo tajemnicze. Kiedy zaś jeszcze przemilczano te informacje w lokalnych mediach, upewnił się jedynie, że sprawa musi być kryminalna. Czyżby faceta faktycznie nikt nie szukał? Sprzęt, z którego go wycinali, był kosztowny i świadczyło o profesjonalizmie nurka. To dokąd zadryfował, zdaniem doktora, który zaraz sprawdził pływy na swoim komputerze, przeanalizował kierunek wiatru i współrzędne, które otrzymał w przelocie od wojaków, wskazywałoby na logiczne wyjaśnienie: port wojskowy. Ale na razie nikt tej wiedzy od doktora nie potrzebował, więc i on sam się z nią nie wychylał. Zaledwie kot odłożył książkę o Wałęsie, czerwony przycisk emergencji zaczął pulsować. Lekarz wychylił się i przez szybę dostrzegł uniesiony kciuk asystenta. Zajrzał ponownie do pacjenta, który miał już otwarte oczy i rozglądał się lękliwie po wnętrzu komory. Lekarz dał mu jeszcze chwilę, po czym wstał i zaczął odkręcać śluzę. Wszedł do komory. Gaz wpływał do środka, wywołując nieznośny hałas. Doktor ziewał więc przepisowo, by pozbyć się bólu uszu. Powietrze gęstniało wyczuwalnie, zrobiło się okrutnie gorąco. Wyrównał ciśnienie, a potem chwycił podkładkę z kartą pacjenta oraz podręcznymi notatkami i, tak uzbrojony, wszedł do części szpitalnej, gdzie przebywał dotąd Nurek z pielęgniarką. Przedstawił się, wyjaśnił sytuację. Jak się pan czuje? Starał się, by jego głos brzmiał łagodnie. Pacjent był nieco blady, ale poruszał kończynami, reagował na światło, choć wciąż nie odzywał się nawet słowem: Czy pan mnie słyszy? Delikatne skinienie głową. Jak się pan nazywa? Cisza. Czy pana coś boli? Powolne zaprzeczenie, wreszcie gest przypominający wzruszenie ramion. Wie pan, dlaczego pan się tutaj znalazł? Wtedy Nurek zaczął się wić. Spokojnie. Lekarz rzucił mu się na ratunek, bo jeszcze mi tu rury podkręcę i obaj będziemy wymagali gruntownego leczenia w komorze. Nurek wyrwał mu podkładkę i nakreślił kilka liter. Kot odczytał wielkie P, haczyk jakby odwrócone L i zakręcone A. Człowieku zaśmiał się. Do palarni jeszcze zdążymy, wytrzymasz. Nurek patrzył na lekarza jak na wariata. Znów z trudem nakreślił kilka hieroglifów, wreszcie długopis wypadł mu z dłoni. Nie miał jeszcze pełnego czucia w rękach. Widzę, że siły do walki są, ucieszył się szczerze kot. A będzie tylko lepiej. Pielęgniarce w komorze zlecił podanie dodatkowej dawki leku uspokajającego, a przez bulaj pokazał asystentowi, by zwiększył ciśnienie. Nurek natychmiast się uspokoił, zaczął odpływać. Po chwili znów spał. Ciesz się, że obudziłeś się na moim dyżurze, bo po południu przychodzi szefowa. Ona dopiero da ci do wiwatu i żadnego palenia nie będzie. Przez miesiąc zrobić ci taki detoks, że po wyjściu od razu zaciągniesz się połową paczki. W szybie Bulaja dostrzegł zażywnego mężczyznę w niebieskim stroju służbowym. Wymienili z asystentem umówione komendy i doktor rozpoczął w śluzie procedurę wynurzania. Syk uciekającego powietrza nie był tak głośny jak poprzednio, ale za to wnętrze śluzy wypełniła lodowata mgła przejmująca do szpiku kości. Uszy odpuszczały ciśnienie z delikatnymi trzaskami, ale jak zwykle u niego nierówno. Znów będę wychodził, jakbym był lekko zawiany, pomyślał. Ile dziś? Chyba ze sto atmosfer Edwardzie. Bez przesady, ale nawet te sześć to prawie cztery lampki Martini od rana. Co za wspaniały zawód, Lu. Dają ci pooddychać narkotycznymi gazami i jeszcze za to płacą. Zaiste. Leokad jeszcze nie ma? Piele dziś grządki na działce, wcia ją zastąpi. Już się zaanonsowała. Niech ją Bóg błogosławi, masz ty fart. A mój chłopiec, jak widzisz, skutecznie się wybudził. I wygląda na okaz zdrowia. Szkoda, że muszę schodzić. Ale zostań, zaśmiał się doktor Edward Pinkwart. Choćby i cały weekend. Doktor Kot się zawahał. Może i warto. Ciekawa obserwacja do badań. Ewa chyba nie będzie miała nic przeciw. Tylko zrobię sobie coś ciepłego do picia, zobaczę jak się sprawuje. Będzie spał, pojadę. Siadaj za kółko, jak wytrzeźwiejesz, chłopie. Przestrzegł go Pinkwart. Już mi odpuściło. A poza tym Marysia mnie odbiera, skłamał Kot. To ona ma prawo jazdy? Do prowadzenia psa na smyczy nie jest konieczne. Zawsze się nabieram. <tak>, tak się układa, mruknął kot. Spojrzeli na nurka. Twarz znów mu się wypogodziła, spał w najlepsze. Litka zerkała na monitory medyczne w komorze i wypełniała dokumentację wściekła, że nie ma do kogo zagadać. Chyba jednak szykuje się spokojna sobota, rzekł kot i podał koledze człowieka steczki. Dobra, czytałeś? Nie, chcę się denerwować. Masz rację. Po tej lekturze należy się wyspowiadać, a może lepiej i przed nią. Prewencyjnie. Znów te twoje żarty. Żachnął się Pinkwart. Całkiem szczerze rzekłem. Kot się uśmiechnął. To idę włączyć kawusie bez odbioru. Przybili piątkę i zmienili się na czatach. Doktor wszedł do swojego gabinetu, włączył ekspres, przygotował kapsułkę z kawą i odwrócił podkładkę, by ją odłożyć do szuflady. Nagle go olśniło. Z dolnej szuflady spod sterty potwierdzeń zapłaty rachunków, starych długopisów i gumek recepturek wyciągnął zmechaconą saszetkę. Wydobył z niej pieczątkę z czerwonym pająkiem, którą znalazł na darze młodzieży oraz archaiczny telefon. Odwrócił aparat. Z tyłu przyklejona była karteczka z jedynym numerem zapisanym w jego pamięci. Doktor Kot nigdy nie odważył się go wykręcić. Teraz też chwycił słuchawkę, długo się wahał, a potem ją odłożył. Wtedy też do niego dotarło, że pozostałe mazaje nurka wcale nie są prośbą o papierosa, lecz początkiem współrzędnych GPS. Kontrolnie wrzucił dane, 54 stopnie 35 minut 16 sekund szerokości północnej do Giohaka, ale i bez programu wiedział jaką lokalizację wskażą. Wprawdzie żeglarz z niego żaden, za to nurek doskonały i znał swój teren. Torpedownia na Babich Dołach w Gdyni była dla podwodnych szperaczy obowiązkowym terytorium do odhaczenia na mapie Polski. Smaku dodawał też fakt, że penetracja na tym terenie Pozostawała nie do końca legalna. Pod wodą wolno było przebywać, opływać obiekt ze wszystkich stron, ale wspinaczka po konstrukcji niejednokrotnie kończyła się słonym mandatem. — Pan ordynator? Do pokoju zajrzał człowiek w polarowym dresie i pepegach. Kozia brudka, niemodne okulary, zmierzwiona srebrna grzywa i mimo obfitego brzucha specyficzna giętkość w ruchach. — Krasnal — jak Boga kocham, pomyślał Ludwik Kot. Czym mogę służyć? Doktor wyprostował się i spojrzał na intruza z wysokości swoich prawie dwóch metrów wzrostu. Ja w sprawie siostrzeńca, nurka, jak on się miewa? Wie pan, nazwisko wiele by ułatwiło. Mamy tu cały oddział intensywnej terapii. Nawet jeśli nie weźmiemy pod uwagę segregacji genderowej, połowa z nich mogłaby być pana siostrzeńcami. Podobno przywieźli go wczoraj nieprzytomnego, czy już wiadomo, ile potrwa leczenie, siostra bardzo się niepokoi i jego żona nie ukrywam też. Rozbiegane spojrzenie, lustracja dokumentów, wreszcie wzrok przybysza spoczął na zdjęciu satelitarnym, które właśnie wyszukał system trafiony zatopiony. Doktor Kot znał ten typ. Jego ojciec był kiedyś internowany. Z takimi jak ten nieproszony gość prowadził boje o niepodległość ojczyzny i przegrał. Z któregoś przesłuchania już nie wrócił. Podobno zakrztusił się kawałkiem chleba, ale na stypie Ludwik słyszał szepty dorosłych, że trumny nie otwierano, bo był cały siny. Pobili ojca na śmierć. Ale zastraszona rodzina wolała milczeć. On sam na dołku był tylko raz, ale nigdy tego epizodu nie zapomni. Fachowo zrobili mu z twarzy miazgę, kiedy nie dał się zwerbować na uchola własnego ojca. Od tamtej pory Ludwik wyczuwał byłych Hezbeków na kilometr, choćby od lat byli na emeryturze. Obejrzał się teraz i bez ceregieli wygasił ekran komputera. Mogę prosić pana o dokumenty? Z kim mam przyjemność? Facet zaczął się wycofywać. Chyba zostawiłem w samochodzie? Chyba wezwę ochronę zablefował kot. Trzasnęły drzwi. Lekarz upojony mieszanką gazów był gotów ruszyć za tajniakiem i zrobić coś szalonego, na przykład schwytać byłego SBK i osobiście odtransportować na pobliski komisariat, ale te marzenia przerwał dzwonek służbowej linii. Czerwonego przycisku na siódemce w klinice używano bardzo rzadko. Zagrożenie życia: wszystkie ręce na pokład. Odebrał więc bez zwłoki. Lulu, ten Nurek, ja nie wiem, jak to się mogło stać. Co z nim? Śluza była otwarta. Wyszedłem tylko z litką po łóżko transportowe. I co? Nie ma go! Została jedynie piżama. Lekarz natychmiast przełączył słuchawkę na mobilną i wybiegł z pokoju. Za winklem dopadł szafy z rzeczami, które pracownicy kliniki przynosili dla pacjentów. Wkrótce będzie można otworzyć na tej bazie niezły lumpeks. Drzwi były otwarte, chwiały się w zawiasach. Kot grzebał pośpiesznie we wnętrzu szafy, szukając worków z dużymi rozmiarami. Wokół leżały porozrzucane sukienki, torba z pończochami, biustonosz. Widać, że ktoś splądrował szafę systematycznie. Zawiadom policję. Ludwiku, czy to rzeczywiście konieczne? Tego Gierroja przywiozła armia. Nie odpuszczą jego zgubienia. Pomyśl też, co będzie, kiedy media dowiedzą się, że nie zawiadomiłeś policji. Będę przesłuchiwany? I ja, przyjacielu, wespół w zespół. Ewa się wścieknie, ale Okadia. Pogadam z szefową, a Ewą się nie martw. Dzwoń na alarmowy. Ale co im powiem, jeszcze nigdy nie zdarzyło się nam nic tak skandalicznego. Nam? Zaśmiał się kot. Chyba przeceniasz moje zasługi. To ty byłeś na posterunku. Powiedz policji, żeby szukali mężczyzny wzrostu 197, bardzo szczupłego, nie więcej niż 85 kg wagi. Będzie miał na sobie czerwony mocherowy sweter z jeleniem i spodnie do jazdy konnej. W takiej chwili żartujesz? Lu, oburzył się Pinkwart. Tym razem się nie nabiorę, mówię poważnie Edziu. Kamery musiały go nagrać. Jeśli puszczą teraz w okolice psygończe, raczej trudno będzie go przeoczyć. Doktor pogrzebał jeszcze chwilę w szafie, policzył pary butów oraz adidasy rozmiar 46, w odblaskowe paski, bez sznurówek. Skąd to wiesz? Pinkwart się zdziwił. Sam je przyniosłem, odparł Ludwik. Kończę, mam sprawę na mieście, rać sobie. Opuścił klinikę, a kiedy oddalił się na odległość kilometra, wyciągnął swoją komórkę, włączył brak identyfikacji numeru i wykręcił numer... Zapisany na starej noki. Sygnał był właściwy. Czyżby numer wciąż istniał? Ludwik czuł tak wielkie podniecenie, że z trudem utrzymał telefon w spoconej dłoni. Ktoś podniósł słuchawkę już po pierwszym dzwonku. Horacy, ton był zimny, rzeczowy. Jaki jest kłopot Ewa? Skąd mam cię zdjąć? Doktor spanikował. Natychmiast przerwał połączenie, wyłączył całkowicie aparat i wrzucił go do pobliskiej studienki ściekowej. Tamże poleciała za chwilę niewielka pieczątka z czerwonym pająkiem. Abonent czasowo niedostępny, skrzynka jest pełna, nie możesz zostawić wiadomości, usłyszał Jackil kolejny raz, a mimo to wybrał numer Saszy ponownie. Prowadził jak zwykle ostrożnie, nie przekraczając prędkości, choć denerwował się coraz bardziej Pielgrzymkę zaczął od domu matki Załuskiej Pocałował też klamkę w apartamencie Saszy A potem ten sam scenariusz czekał go w kawalerce jej brata Jakby wszyscy zmówili się, by wyjść z domu o tej samej porze Przez chwilę łudził się, że są gdzieś razem, bo to dziwna koincydencja, że wszystkie domy opustoszały jednocześnie Odwiedził więc narzeczoną Karola Załuskiego, która przywitała go w piżamie z kompresem na szyi. Przechodziła akurat ciężką anginę. Jak się okazało, dziewczyna wciąż mieszkała z rodzicami, a ci niezbyt zachwyceni byli związkiem z bratem Saszy. Chyba zresztą dopiero od niego dowiedzieli się, że młodzi wrócili do siebie po poważnym kryzysie. Dziewczyna obiecała, że kiedy tylko wytropi kogoś z rodziny Załuskich, da mu znać. Był pewien, że mówiła szczerze. Zaniepokoiła się nie mniej niż on. W jego obecności obdzwoniła wszystkie ciotki i dalszych kuzynów, z którymi kiedykolwiek miała kontakt, ale nikt nic nie wiedział o aktualnym miejscu pobytu Saszy. Niektórzy w ogóle nie mieli pojęcia o dramacie z małą, bo z częścią ciotek profilerka nie utrzymywała kontaktu. Rodzina Załuskiej tylko z daleka wyglądała na zgraną drużynę. Najwięcej czasu Jekyll spędził na herbatce ze starszą panią, przyszywaną babcią Karoliny, która wypłakała mu w ręka w połowę Zatoki Puckiej, obarczając winą za uprowadzenie dziewczynki, Łukasza Polaka oraz ducha. Tego wieczoru niania musiała być u lekarza i Łukasz, wiedząc, że Sasza spotyka się z Robertem, wspaniałomyślnie podjął się opieki nad małą. Babcia dziękowała mu gorąco, wręczając dwojaki z kolacją oraz własnej roboty ciasto z jagodami, a on zawiódł na całej linii. Jak się potem okazało, przekazał dziecko Laurze, matce Saszy, która już wtedy nie była w najlepszej formie. To z jej domu, kilka godzin później, skutecznie uprowadzono Karolinę. Jackieł wiedział jednak, że choć starsza pani nie mówi tego wprost, najcięższą winą za porwanie Karo obarcza matkę. Sasza powinna być tego dnia z dzieckiem. A nie gzić się w łóżku z jakimś policjantem. Babcia była zbyt wytworna, by wyrazić się tak dosadnie, lecz ta teza przewijała się niemal w każdej jej wypowiedzi. Wreszcie skierowała Jackila do Ukrainki, która od dwóch lat sprzątała u Załuskiej. Piękna brunetka o sarnich oczach o imieniu Angelina oświeciła go, że Załuskiej nie ma w mieście dłużej niż sądził. Co najmniej od miesiąca wcale nie wracała do domu. Nie zmieniała rzeczy, nie było prania, czysta umywalka i nic. Zupełnie nic w zlewie kuchennym. Właściwie nie miałam co robić. To prałam firanki, podlewałam kwiaty, myłam zamrażalnik. Zresztą. Zawahała się, czy powinna to ujawnić, ale Jekyll zmroził ją rozkazującym spojrzeniem, więc westchnęła tylko ciężko i dodała. Sasza trzymała tam. No wie pan. Broń. Nie jedną, kilka sztuk i naboje. Potem jak ona zniknęła, to pistolety razem z nią. Za to zamrażalnik pełen był wódki. Jekyll podniósł głowę. Butelek Smirnofa. Są tam pewnie do teraz. Zamknięte? Angelina znów się zawahała. Niektóre były częściowo opróżnione. Jekyll ukrył twarz w dłoniach. Angelina schwyciła go za rękę. Ale ja nie wierzę, że ona piła. W koszu żadnych flaszek. Miałam męża pijaka, znam się na tym. Nigdzie, w żadnym zakamarku, nie zobaczyłam ukrytego szkła. Może sama je wynosiła. Nie wiem. Angelina wzruszyła ramionami, długo się zastanawiała. Choć pijacy są sprytni. Czasem bardzo trudno to wykryć, prawda? Milczeli. A czasami na klatce schodowej pojawiały się dziwne osobistości. Co masz na myśli? Jakby szykowali włam albo kradzież? To nie to samo. Schwyciła ze stołu serwetkę i składała ją nerwowo na nieskończenie wiele coraz mniejszych kwadracików. Czyhali na nią? Może dlatego nie wracała? Kiedy kontaktowała się z tobą ostatni raz? Jeszcze nie było mrozów. To będzie już z miesiąc. Potem tylko zostawiała mi pieniądze pod doniczką z juką. Czyli jednak bywała w domu? Albo kto inny zostawiał? Jej więcej nie widziałam. Kazała sprzątać, bywać i nawet chciała, żeby mieszkać, ale ja się bałam. Różne typy widziałam z okna: samochody stawały na światłach z włączonym silnikiem, najczęściej czarna limuzyna, szyby przysłonięte. Człowiek za kierownicą w kółko palił papierosa. Czarnego, cienkiego, takie małe cygaro. Kiedy wychodziłam, mijałam czasem stertę niedopałków. Nosił garnitur i jasne rękawiczki. To nie była żadna mafia. – Byłabyś w stanie go rozpoznać? – Angelina gwałtownie zaprzeczyła. – Ale samochód tak. Podeszła do torebki, wygrzebała z niej telefon. – Raz zapisałam numer. Podała mu go na wydartym z gazety karteluszku – Starałam się nie wracać wieczorami z jej domu. Ustaliłyśmy, że będę przychodzić dwa, trzy razy w tygodniu, pokręcę się, niby coś zrobię. Chodziło jej o to, żeby paliło się światło i muzykę kazała włączać. Głośno, to włączałam, aż sąsiad przychodził z pretensją. Nawet wiem, który mruknął Jekin. Tajny współpracownik, jałowiec. Nie ma tygodnia, żeby nie przysłał do nosu. Ostatnio w sprawie drzew. Angelina zmarszczyła czoło. Pokręciła głową, komunikując tym samym, że nie wie zupełnie o co policjantowi chodzi. Jekyll machnął tylko ręką, więc ciągnęła swój wątek. Drzwi do pokoju dziecka zamknęła i włożyła tam zapałkę albo nitkę. Jakieś takie coś do zamka. Sama przybiła za suwę, nie wolno było mi tam wchodzić. Tydzień temu powiedziała, że dosyć, mam się nie pojawiać. Da mi znać jak będzie trzeba. Jak ci to, powiedziała? Angelina wstała i wyjęła z szuflady kuchennej kopertę. Zauważył, że trzymała ją pod sztućcami. Podała mu bez słowa. Pani Angelino, dziękuję za wszystko. Zadzwonię to ustalimy kolejny termin. Niech pani na siebie uważa. Sasza. Oprócz kartki w kopercie znalazł pięćset złotych. Nic nie wydałam. Zapewniła kobieta, bijąc się w pierś i nagle się rozpłakała. Co to wszystko znaczy? Co jej się stało? Przecież to dobra kobieta. Pomogła mi złożyć dokumenty do Zusu, legalnie mnie zatrudniła, choć nie musiała. Wiem, że z litości. Bardzo dużo było z tym zawracania głowy. Chodziła ze mną do urzędów, pocieszała, jak z mężem rozwód brałam. Płaciła mi zawsze więcej niż trzeba. Tak mi jej szkoda. Jackiel jednego był pewien. Dzisiejszego dnia nie wytrzyma już kolejnego kobiecego szlochu. Wstał. Weź klucze. Apartament Saszy w Sopocie lśnił czystością. Widać, Ukrainka o sarnich oczach miała talent do tej roboty. Kiedy otworzyli drzwi i zobaczył śnieżno-białą podłogę, miał ochotę zdjąć buty, by jej nie skalać. Angelina tak zresztą uczyniła, a potem ustawiła obuwie na uprasowanej flaneli przy wycieraczce. Potem założyła na stopy foliowe ochraniacze, na dłonie naciągnęła gumowe rękawiczki. Pomyślał, że on sam, kiedy wchodzi na miejsce zbrodni, robi dokładnie to samo, ale tym razem nie miał takiego zamiaru. Rozległ się dźwięk jego telefonu i bez patrzenia na wyświetlacz wiedział, że to duch się niecierpliwi. Jak na razie nie miał dla niego żadnych nowych wieści. To go ostatecznie zmobilizowało. Ruszył schodami na górę, wspierając się na nieco chybotliwej metalowej barierce wprost do zamkniętego pokoju na górze. Kopniakami wyważył drzwi, spodziewając się najgorszego. W środku panował zaduch. Zasłony zasunięto. Nie znalazł jednak ciała dziecka, krwi ani żadnych oznak przestępstwa. Na podłodze leżały tylko porozrzucane zabawki. Łóżko dziewczynki było skotłowane jakby dopiero co z niego wyszła. Góra od piżamy znajdowała się na poduszce, spodnie luźno zwisały z ramy łóżka. Na krześle przed dziecinną toaletką wisiała błyszcząca turkusowa sukienka, jakby żywcem wyjęta z planu bajki Disneya. Angelina stała w progu i wiedział, że ma ochotę zabrać się do układania, ale zatrzymał ją gestem. Obszedł pomieszczenie, odsunął kotary, otworzył okno, wyjrzał. Zdało mu się, że ktoś stoi za drzewem. Postać schowała się w ostatniej chwili, ale może to tylko złudzenie. Projekcja powstała pod wpływem opowieści sprzątaczki. Przejrzał półki z książkami, kolekcja Pax, wszystkie tomy Harry'ego Pottera, seria o konikach Nellenoy House, albumy ze zdjęciami, kolorowanki Top Model. Wszystko pieczołowicie ułożone według kolorów. Z boku mnóstwo ozdób, dzwoneczków, stążeczek i bibelotów, jakie w wieku dziesięciu lat gromadzą dziewczynki. Biurko zawalone drobiazgami, fragmenty włóczki, szmatek, stos ozdobnych igieł i szpilek, sterty plastikowej biżuterii. Nie znalazł nic, co mogłoby popchnąć go na właściwe tory. W żaden sposób nie zbliżył się do rozwiązania zagadki, która jeszcze rano brzmiałaby kosmicznie: Gdzie jest Sasza? Miejsce na komputer? krzyknął. Angelina wychyliła się za barierki i wskazała ogromny blat na stojakach, godny architekta umiejscowiony zaraz pod schodami, zeszli tam zaraz, był równie czysty jak reszta sprzętów w mieszkaniu. Nie było na nim nic poza kubkiem z długopisami, okładką płyty London Grammar oraz listą zakupów. Przeczytał ziemniaki, kolendra, tuńczyk trzy razy, zielona herbata, makaron, pene dwa razy. Skreślone farfale trzy razy odwrócił kartkę. Była to faktura za usługę gastronomiczną w Tapas Barcelona 1253 zł z watem. Dane firmy zgadzały się z działalnością gospodarczą Saszy, płatność gotówką. Jekyll znał tę maleńką restaurację i wiedział, że trzeba by zastępu wojska, żeby zjeść tam kolację za taką kwotę. Jedzenie było faktycznie świetne, zwłaszcza kiełbaski i chorizo zapiekane w soczewicy, ale ceny zdecydowanie niewygórowane. Właściciele prowadzili też sprzedaż win. Znali się na tym i jeśli cena z rachunku opiewała na kilka najdroższych flaszek z ich oferty, mogłoby się to zgadzać. To Jekila bardzo zaniepokoiło. Zerknął na datę wystawienia był to dzień kontaktu z porywaczami Karoliny. Jackil dobrze zapamiętał tę datę. Koordynował nagranie i potem ze swoimi ludźmi próbował zlokalizować rozmówcę, niestety bez skutku. Wtedy widzieli za łóżką ostatni raz. Od kiedy to tutaj leży? Nie mam pojęcia. Pokaż wódkę, zarządził. Angelina ruszyła do lodówki, otworzyła zamrażalnik. Był pusty i ciemny. Wyłączony, szepnęła zawiedziona kobieta i naraz podniosła rękę do ust. Z boku, w kałuży wody, pływał brunatny kawałek jakby rozmrożonego mięsa. Jekyll wyjął latarkę, poświecił, a potem przesunął Angelinę i usadził ją na krześle, bo cała się trzęsła. Z bocznej kieszeni kurtki wyjął jałowe, rękawiczki i pensetę. Podniósł znalezisko. Bardzo dokładnie obejrzał fragment wskazującego palca kobiety, odciętego w pierwszym stawie z paznokciem pomalowanym na czerwono. Choć był i oślizgły, technik nie wątpił, że da się pobrać linie papilarne, a potem dokonać analizy porównawczej. Z trudem odganiał od siebie myśli. Do kogo mógł należeć? Nie wyjemy, upomniał Ukrainkę, zanim znów zaczęła płakać. Nic nie mówimy, Bóg nas kocha i włącz to cholerstwo wskazał zamrażalnik, a potem wydzwonił swoją ekipę. Przyjechali z przenośnym pojemnikiem do transportu organów do przeszczepu, kompletnym sprzętem kryminalistycznym i luminolem do wykrywania krwi na ścianach, bo takim polecił. Zabezpieczenie śladów w mieszkaniu Saszy zajęło mu dobre kilka godzin. Duch przestał dzwonić, kiedy dostał zdjęcie palca z zamrażarki. Zapytał jedynie, kto z prokuratury ma dziś dyżur. Uspokoił go, że jego dobra znajoma Janina Rudnicka. Mieli podobne poczucie humoru i spokrewnione koty. Rudy duch Roberta był urodzonym bratem Rudej Rudnickiej. Jekyll zawsze z niepokojem obserwował ich powitania. Nie mówili o sprawach, paragrafach, a nie o pogodzie, tylko licytowali się anegdotami, co zbroiły ich pupile. Zaśmiewali się przy tym do łez. Ponieważ ich podopieczni mieli identyczne imiona, osobom z zewnątrz ciężko było się połapać w tych opowieściach. Zresztą Jekyla nigdy to zbytnio nie zajmowało. Był psiarzem. Zanim prokurator dojechała, Jekyll próbował pomówić z duchem, ustalić kolejność działań, ale teraz dla odmiany to Robert nie podnosił słuchawki. Kiedy zapieczętowali lokal Załuskiej, uwolnili klatkę schodową z policyjnych taśm. Tłum gapiów się rozszedł, a sąsiad Jałowiec udzielił wywiadu wszystkim dziennikarzom w mieście. Jackie ruszył na chylonie do gdyni, by rozmówić się z Łukaszem. Zbliżały się święta, i do trójmiasta zjeżdżały tabuny turystów. Pełno było wszędzie zakochanych par, kochanki spacerowały w nowiutkich futrach. Przed grandem roiło się od słomianych wdowców w ciemnych okularach przeciwsłonecznych, choć słońca nie było ani na lekarstwo. Ludzie przesiadywali w knajpach, łazili chodnikami, ignorując kompletnie przejścia dla pieszych. Z ich obecności cieszyli się przede wszystkim handlarze, taksiarze i właściciele cichych kwater. Poza sezonem letnim tylko przełom listopada i grudnia liczył się dla ich budżetów. Zwłaszcza, że większość przyjezdnych nie brała faktur i płaciła gotówką. Jekyll liczył, że w Gdyni będzie spokojniej, ale tłum tylko zgęstniał. Wszyscy ciągnęli do portu i na molo w Orłowie. Za to na plaży nie było żywego ducha, tylko ekipa studentów nagrywała etiudę zaliczeniową. Naga dziewczyna biegała przed kamerą po molo i pozorowała skok do wody. Jekyll miał Mętlik w głowie, ale wyglądało to źle. Obwiniał się, że zostawił za łuską samą z jej problemem. Był pewien, że nie bacząc na ryzyko, zaczęła działać na własną rękę, bo przestała liczyć na policyjne wsparcie. Pamiętał ich ostatnie spotkanie. Była przybita. Mówiła mało, głównie pytała. Jeśli się odzywała, to kąśliwie, nerwowo, zaczepnie. Prowokowała go. Tak, teraz sobie przypomniał. Chyba powiedział, że ma jej dosyć. Wciąż powtarzała te same teksty. Moja wina, po co wracałam, to było do przewidzenia. Nie rozklejała się już. Tkwiła w apatii. Wyobrażał sobie, co czuła: bezsilność, osamotnienie i zagrożenie. Tak, bała się, to zrozumiałe. Dlatego była taka nieprzyjemna, przecież to cała Sasza. Jestem dzielna i bojowa. Nikt nie może zauważyć, że sobie nie radzę. Nawet w takiej sytuacji duma jest dla mnie ważniejsza, niż nie chciał myśleć dalej. Teraz widział, że zachowywała się jak zranione zwierzę, które atakuje, a tak naprawdę chce by je uratować, a on obraził się, kiedy go drasnęła. Zabrał rękę, poszedł swoją drogą. Dotarło do niego, że wtedy Próbowała się zwierzać, sprawdzała go, ile zniesie, ale on tego nie dostrzegł. Zostawił ją samą, porzucił. Porzuciliśmy ją wszyscy, duch, ja, Łukasz. Początkowo była ogólna mobilizacja, szukali Karoliny dniami i nocami, potem zapał opadł. Żadnych efektów, każdy trop okazywał się fałszywy. Sasza Narowista, nie współpracująca, duch w końcu wysłał ją na przymusowy urlop, bo uznał, że za bardzo się wtrąca. Jackil czuł się jak idiota. Uderzył rękoma o kierownicę, wybrzmiał klakson. Wiedział, że jeśli coś jej się stało, jeśli to jej palec, jeśli dziecko się nie znajdzie, nigdy już spokojnie nie zaśnie. Więc chociaż w domu czekała go awantura o prosiaka, nie wróci dziś do puty, dopóki nie pomówi z polakiem. Nie pozwoli na to, by ta sprawa pozostała niewyjaśniona. Gorączkowo próbował sobie przypomnieć tropy tej dyskusji, ale było to zbyt miałkie, puste i wiedział, że może być już na wszystko za późno. Im bardziej oddalał się od Gdańska, tym bardziej był przekonany, że zagrożenie, o którym nie miał wtedy pojęcia, istniało dużo wcześniej. I że kontaktów z porywaczami mogło być więcej, niż Załuska deklarowała. Przestała im ufać, więc zatajała prawdę. A może i kłamała także w innych kwestiach, nie mógł tego wykluczyć stawka była wysoka. Chodziło o Karolinę. A może Sasza już wtedy podejrzewała, kto stoi za porwaniem? Z jakiejś przyczyny nie zdradzała nazwisk. Nie rozumiał dlaczego. Jednak to musiała być przyczyna jej humorów. Czekil miał tylko nadzieję, że cokolwiek zrobiła. Jakkolwiek walczy, robi to z głową. I że do cholery nie dała się zabić. Zaraz jednak przypomniał sobie ten palec i pomyślał, że chyba jest durniem, jeśli wciąż liczy na szczęśliwe zakończenie. Pani siada. Potężny rudobrody mężczyzna wyglądem przypominający wikinga zdjął rząd segregatorów z połamanego krzesła, przystawił je do biurka i zajął miejsce przy staroświeckim komputerze. Drugie siedzisko z oparciem, ale porządnie zakurzone Przesunął w stronę kobiety Dziękuję, postoję Katarzyna Zawisza nadal stała na baczność W ręku trzymała dowód osobisty oraz torebkę w jakiś słynny wzorek Wartą zapewne roczną pensję policjanta I wpatrywała się w zdjęcia uśmiechniętej dziewczynki W zabawnym niebieskim kapeluszu Z adnotacją zaginęła Karolina Załuska, lat dziesięć którymi wyklejone były niemal wszystkie wolne ściany. Plakaty były już wyblakłe, zniszczone. Na niektórych przymocowano nowsze zdjęcia osób zaginionych. W gardle jej zaschło. Poczuła ucisk w piersi. — To chwilę potrwa — uprzedził ją lojalnie wiking i upił łyk herbaty. Kilka granulek fusów osadziło mu się na bujnej brodzie. Zerknął na brudne krzesło i uderzył w nie kilka razy dłonią. W powietrze wzniósł się kłąb kurzu. Spotkali się spojrzeniem. W oczach policjanta Katarzyna dostrzegła skruchę. Naprawdę, jest w porządku, zapewniła pośpiesznie i przestąpiła z nogi na nogę. Wygładziła jasną sukienkę, dotknęła wisiorka. Ok, to otwieram plik. I działamy. Zgłoszenie o zaginięciu, protokół oględzin, miejsca rzeczy, osoby, przesłuchanie świadka. Poproszę o dowód tożsamości. Uśmiechnął się ciepło. Był potężny jak skała, ale miał w sobie łagodność, która koiła jej niepokój. Czekając, przyglądała się niewielkiemu zagraconemu pomieszczeniu i nie mogła się nadziwić, jakim cudem zmieszczono tutaj sześć biurek. Wiking w tym czasie wstukiwał dane. Ktoś szarpnął klamkę. I weszło trzech mężczyzn w dresach. Katarzyna Zawisza w ostatniej chwili uchyliła się przed ciosem drzwiami. W tym samym momencie segregatory z krzesła zwaliły się na podłogę z hukiem. Ania Wiking wychylił się na krześle. Po chwili do pokoju wbiegła śliczna blondynka w spodniach motocyklowych i t-shercie z Frankiem wolesem. Z werwą zabrała się do sprzątania. Katarzyna zastanawiała się, jak dziewczyna wytrzymuje cały dzień w skórzanym kombinezonie. Kaloryfery w pomieszczeniu były odkręcone na cały regulator. Proszę mówić, zachęcił ją wiking. Katarzyna się rozejrzała. Pierwszy raz była na komisariacie i zaskoczyło ją, że ma złożyć zeznania przy wszystkich. Dwudziestolatka sumiennie układała wysunięte z teczek dokumenty. Trzech karków, których z powodzeniem można by wziąć za członków gangu, a nie pracowników polskiej policji, usadziło się za swoimi komputerami z telefonami przy uszach. Rozmawiali nie zniżając głosu. Nikt nie kwapił się do opuszczenia lokalu. Kobieta się zawahała. Ja. W sprawie męża, wyszeptała. Zaginął. Wiking zanotował jej słowa skwapliwie. Wyjechał na nurkowanie i do tej pory nie wrócił, dodała już pewniej. Dresiarze pokończyli widać swoje rozmowy, bo zapadła krępująca cisza. Nadal udawali zajętych pracą, ale kobieta wyczuwała na sobie ich spojrzenia. A zna pani ten dowcip? odezwał się jeden z nich z samego końca pokoju. Na sobie miał najbardziej jaskrawy strój, jaki Katarzyna widziała w całym swoim życiu: pomarańcz z niebieskim, zielone paski i do tego odblaskowe napisy na piersi. Mąż nie wrócił do domu. Żona myśli, że jest u kochanki, kochanka, że u żony, a on pojechał nurkować. Nikt się nie zaśmiał. Katarzyna zamrugała kilkakrotnie. Nie znam. Szkoda. Bo, może warto najpierw przesłuchać kolegów. Wiking odchrząknął. Jest weekend, różnie w życiu bywa, wie pani. Może poszedł w tango. Krzysztof nie jest rozrywkowy. Kobieta zmusiła się do zachowania spokoju. Wszyscy tak mówią. Przywódca adresów znów zabrał głos. Banan, zrób mi z tego wykres. Wiking wrzucił policjantowi na biurko stos papierów. Bo widzę, że cierpisz na nadmiar wolnego czasu. Policjan, zwany bananem, natychmiast włożył do uszu słuchawki. Nawet z odległości kilku metrów słychać było ostre techno. Umówił się z przyjacielem, ciągnęła Katarzyna. Zawsze pływają razem. Wiem jednak, że choracy wczoraj odwołał wyprawę, dziecko zachorowało, nie chciał zostawiać żony samej. A sprzęt mieli przygotowany. Sądzimy, że Krzysztof zdecydował się jednak wyruszyć. Nazwisko, adres i telefon pana choracego. To pseudonim wszyscy tak na niego mówią, naprawdę nazywa się Wojciech Kłyś. Katarzyna dyskretnie potarła powiekę, a następnie wyciągnęła telefon i podyktowała numer telefonu do protokołu. Policjant zwany bananem znów podniósł głowę. Katarzyna zauważyła, że wymienili spojrzenia z wikingiem. Hmm, pani wie, że nie możemy przeszukać całego wybrzeża. To zbyt kosztowne. Mam tego świadomość. Katarzyna nabrała powietrza. Głośno westchnęła, a potem zaczęła recytować. Znam swoje prawa, nie wolno panu odmówić mi pomocy. Może jeszcze dziesięć lat temu odesłałby mnie pan z kwitkiem, ale nie dzisiaj. Od czterech lat policjant ma obowiązek przyjąć zawiadomienie o zaginięciu osoby i sklasyfikować owo zaginięcie. Jeżeli zaginie dziecko albo osoba najbliższa, a mąż jest taką osobą i osoba zgłaszająca przekaże fakty albo dokumenty, to zaginięcie kwalifikowane jest do pierwszej kategorii i wtedy szef jednostki może postawić na nogi cały garnizon miejski, a nawet wojewódzki. Oczywiście. Zgodził się zaskoczony jej wiedzą policjant Gdyby pojawiły się okoliczności wskazujące, że coś się zdarzyło Mam obowiązek przyjąć zgłoszenie i, jak pani to nazywa, postawić na nogi cały garnizon ludzi Pytam więc jeszcze raz Czy zdarzyło się coś niepokojącego i gdzie? Wiking zastukał ołówkiem w blat stołu Był zniecierpliwiony Mąż musiał pani powiedzieć, gdzie zamierza nurkować. Torpedownia na Babich Dołach, wydusiła kobieta. Bardzo długo się do tej wyprawy przygotowywali. Miał sprzęt? Wysłał sygnały alarmowe? Rozumie pani, gdyby zawęzić teren poszukiwań, może udałoby się złożyć wniosek o płetwonurków? Jego koledzy są gotowi podjąć taką próbę, zaczęła kobieta. Rozmawiałam z choracym przed wejściem na komendę. To komisariat. Właśnie, zgodziła się potulnie katarzyna. Zgłosiło się piętnastu. Mogliby rozpocząć poszukiwania choćby zaraz. To oczywiście tylko amatorzy, ale jednak nurkowali i w różnych stronach świata mają doświadczenie. To nie jest zabawa. Wiking zmroził ją wzrokiem. Jeśli się o tym dowiem, będę musiał przedsięwziąć określone środki. Na to potrzebne są zgody, odpowiednie przeszkolenie. To zorganizowana akcja przepraszam, tylko pomyślałam zapowietrzyła się kobieta. Mój tata obiecał wsparcie, gdyby była taka potrzeba. Wiking podniósł rękę i uśmiechnął się przepraszająco. Nie słyszałem tego. Katarzyna przyjrzała się pozostałym obecnym w pomieszczeniu. Ja też nic nie mówiłam. Zawiesiła głos i pochyliła głowę. Zapadło milczenie. Słychać było tylko stukanie w klawiaturę i szelest dresu banana, który podrygiwał w rytm skocznej muzyki. Katarzyna była jednak pewna, że nie traci z jej zeznań ani jednej informacji. Gdybym miała od męża jakikolwiek sygnał, natychmiast bym panu powiedziała. Nie wierzę, że odszedł, poszedł w cuk, czy jak państwo sugerują, uciekł do kochanki. Zaraz po nurkowaniu zamierzał lecieć do Warszawy, miał sprawę służbową, bardzo ważną. Być albo nie być dla jego firmy konsultingowej o, ogromny kontrakt. Znam go cztery lata. Cztery? Wiking odchrząknął. No tak, sporo. Rozumiem powagę sytuacji, ale sporo to rzecz względna. Czasami ludzie po 30 latach bycia razem dowiadują się o sobie rzeczy zaskakujących. Wie pani może, czy ta warszawska sprawa była dla niego trudna, stresująca, może nie radził sobie z jakimś problemem, mieliście kłopoty osobiste. Po czterech latach to może i jakaś przyjaciółka, coś, różnie bywa. I uciekł? Nigdy. To najbardziej odpowiedzialny człowiek, jakiego znam. Kłóciliście się? Doszło w niedalekiej przeszłości do oscysji między wami, obawiał się czegoś. Może mąż miał depresję, długi. Sugeruje pan, że popełnił samobójstwo? Przestraszyła się kobieta. W żadnym wypadku, szachnął się policjant. Szukam jedynie pretekstu, by wszcząć poszukiwania. Czy pani wie, ile zgłoszeń zaginięć mamy rocznie, miesięcznie, tygodniowo? Katarzyna wpatrywała się w niego nierozumiejącym wzrokiem. W większości to zaginięcia kontrolowane, planowane i skutecznie wykonane. Ludzie wychodzą z domu po zapałki i już nie wracają. Uciekinierzy niekoniecznie wyglądają jak menele na dworcach. Niektórzy zamiast rozwiązywać problem, wolą od niego uciec. Czasem jest to rodzaj pokrętnego wzięcia na siebie odpowiedzialności. Uwolnienia rodziny od kłopotu. Ktoś bankrutuje, wie, że jest ciężarem dla rodziny, bliskich, więc uznaje, że lepiej odejść, zniknąć. Nie wierzę w to. Sytuacja firmy męża była, jest, poprawiła się natychmiast kobieta bardzo stabilna. Jesteśmy dobrze sytuowani. Zabrał jakiś bagaż, wypłacił większą sumę z konta. Katarzyna wyglądała, jakby zaraz miała zemdleć. Przysunęła zakurzone krzesło i klapnęła na nie z impetem, a potem ukryła twarz w dłoniach. Miał walizkę? rozpłakała się. Zawsze pakowałam go w kabinówkę. Tym razem chciał większą. Planował szereg spotkań i potrzebował czterech garniturów. Wziął też całą dokumentację firmy, którą restrukturyzował i plik starych dokumentów z WSI. Kiedyś tam pracował. Wiem, że je zabrał. Bo otrzymał to wszystko w sejfie u rodziców. Tydzień temu wypłacił z kąta 47 tysięcy. Chyba też zlikwidował lokatę walutową. Powiedział, że się skończyła i zainwestuje dolary w coś innego. Zgodziłam się, to nie jest tak, że zabrał wszystkie pieniądze. Staramy się od dziecko, to znaczy próbujemy różnych metod. Jeden ze znajomych krzysia zna doktora, który ma klinikę w Szwajcarii. Ponoć obiecał, że nas przyjmie. Chciał tylko, żeby nie było śladu zapłaty. Urwała. Rozejrzała się po zebranych. Policjant w kolorowym dresie odwrócił głowę do okna, wyłączył muzykę, już nie udawał, że nie słucha. Głupio mu się widać zrobiło, że na początku z niej żartował. Pozostali też byli pod wrażeniem jej historii. Poza tym jest jeszcze jedna sprawa odezwała się znowu. Miesiąc temu mieliśmy włamanie. System alarmowy zawiódł. Ochroniarze dotarli, kiedy było już po wszystkim, podobno przerwa w dostawie prądu, żadnych nagrań. Płacimy za monitoring kilkaset złotych miesięcznie i ten jeden, jedyny raz, kiedy byli potrzebni, akurat patrzyli w inną stronę. Splądrowano tylko gabinet krzysia. Wybebeszono wszystko z szuflad półek. Papiery fruwały po całym pokoju, niektóre były podarte, zaplamione. Zrzucono książki z biblioteczki, w niektórych miejscach powyrywano klepki z podłogi. Odinstalowano drzwiczki i wywietrzników, zdjęto kaloryfery. Krzysztof mówił, że szukano skrytek, ale to był tylko kamuflaż. Tak naprawdę w moim odczuciu interesowało ich co innego. Krzysio po odejściu z WSI kupił szafę pancerną. Nic specjalnego, zwykła metalowa skrzynka na długi klucz. Waży chyba z 300 kilo. Nie dało się jej przesunąć ani jak sądzę wynieść. Była nadpalona. Krzysztof uważa, że próbowali wysadzić zamek bombą.